Sponsorem audycji jest firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Mecz. Witam Państwa niezwykle serdecznie, 12:36, a więc za kilka minut, za cztery mniej więcej, rozpocznie się spotkanie już 9. kolejki, w którym drużyna Widzewa będzie mierzyć się z Górnikiem Łęczna. Spotkanie rozgrywane na Lubelszczyźnie, w miejscu, gdzie Widzewiakom idzie dobrze. W historii swoich potyczek z Górnikiem przegrali tutaj tylko raz, odnieśli 4 zwycięstwa, a więc widać, że leży im ta miejscowość. Natomiast dziś mamy zupełnie inne realia. Zupełnie inny mecz, inna drużyna w porównaniu do tej, którą oglądaliśmy tutaj w marcu podczas ostatniej potyczki Górnika z Widzewem. Skład Łodzian zmieniony diametralnie, tylko 3 piłkarzy pozostało w wyjściowej 11. Wiadomością dnia jest oczywiście brak Marcina Robaka, który rozchorował się. Nie jest to koronawirus, ale jest to jakieś przeziębienie, jakaś sprawa, infekcja, która wyeliminowała kapitana Widzewa z gry w tym spotkaniu. Nie dało się postawić go na nogi. Musi swoje odleżeć po prostu. Nieraz tak bywa. Dzisiaj niespodziewanie, tak przynajmniej wynikało z tych ostatnich treningów, na pozycji numer 9, a więc tym najbardziej wysuniętym napastnikiem będzie Mateusz Michalski, ale może przeczytam cały skład, bo jest jeszcze jedna zmiana w zestawieniu Widzewa. W bramce niezmiennie numer 1 Miłosz Mleczko, obrona od prawej strony 23 Łukasz Kosakiewicz, numer 15 Krystian Nowak, 27 Daniel Kanżyna i uwaga, 95 Patryk Stępiński. To jest pierwsza zmiana w 11, zastąpił Filipa Bechta. Linię pomocy tworzyć będzie drugi nowy zawodnik w 11, Michael Amejo, numer 29, wśród strefie numer 19 Patryk Mucha i 30 kapitan zespołu dzisiaj Mateusz Możdżeń i lewe skrzydło numer 22 Dominik Kun. Tym najbardziej wysuniętym pomocnikiem, taką pozycją numer 10 będzie dzisiaj 70 na koszulce, czyli Merwej Fundambu oraz wysunięty napastnik, jak mówiłem, 2 siódemki na plecach Mateusz Michalski. Jeśli chodzi o zespół gospodarzy, tutaj żadnych niespodzianek nie ma. Jeden powrót do wyjściowej 11, w bramce numer 33 Maciej Gostomski, prawa obrona 6 Paweł Sasin, 25 Paweł Baranowski, który właśnie po kontuzji wraca do wyjściowego składu Łęcznia, a obok niego partnerem na środku obrony z dwójką będzie Tomasz Midzierski, lewa obrona Leandro. W środku pola występować będzie 2 piłkarzy, Adrian Cierpka z numerem 26 oraz z 8 Marcin Stromecki, a najbardziej wysuniętym pomocnikiem będzie numer 28, który też często wchodzi w linię ataku i często Górnik przechodzi na ustawienie 4-4-2, choć nominalnie to jest wyjściowe 4-5-1, to bramkostrzelny, choć nie w tym sezonie, akurat Paweł Wojciechowski. Na prawym skrzydle młodzieżowiec Karol Struski, zastępujący kontuzjowanego Michała Golińskiego, a na lewej stronie pomocy Serhii Krykun. Jedynym takim najbardziej wysuniętym napastnikiem jest teoretycznie Bartosz Śpiączka, ale radzę zwrócić na niego baczną uwagę, bo to piłkarz, który w dotychczasowych 5 spotkaniach rozegrał, zdobył 5 bramek. W każdym meczu, w którym grał do tej pory, trafiał po jednym razie do siatki, a więc jest to piłkarz będący w dobrej formie. Obie 11 już na murawie, Widzewiacy na czerwono, klasycznie. Górnik również w swoich takich galowych barwach, można powiedzieć, zielone koszulki i getry, czarne spodenki. Gotowi już gospodarze do rozpoczęcia meczu przy pustych trybunach dziś rozgrywanego. Niestety, jak wiemy, koronawirus spowodował, że kibice nie mogą się pojawić na stadionie w Łęcznej. Po pierwsze, taka decyzja rządu. Po drugie, i tak Łęczna była w czerwonej strefie, więc nic by to tam nie zmieniło. Już to spotkanie rozpoczęło się. Zrobili to gospodarze. Piłka wycofana do tyłu. Teraz Baranowski będzie próbował ją krótko rozegrać z Midzierskim. Tak to właśnie wygląda. Na razie najwyżej wysuniętym zawodnikiem Fundambu jednak, a bardziej schowany Mateusz Michalski na 10. Zobaczymy, czy oni się będą tutaj zmieniać. Na Fundambu dobrze opanował ją na 30 metrze. Odwrócił się w kierunku bramki. Próbuje środkiem uruchomić Możdżenia. Dobre podanie. Możdżeń rozprowadził to do Kosakiewicza w prawą stronę, ale ten źle podaje i trzeba teraz szybko przegrupować się. Dobrze, teraz Kosakiewicz odczytał zamiar rywala i odzyskał piłkę, ale nie udało się rozpocząć żadnej akcji. Na razie takie chaotyczne wybijanie do przodu z obu stron. A teraz faulowany chyba piłkarz Widzewa, mam wrażenie, Łukasz Sakiewicz, tak jest, klepał go po plecach Serhii Krykun, który dał taki gest przeprosin swojemu przeciwnikowi na tej stronie boiska. Krykun to były piłkarz m.in. Rysowi, który tego lata został sprowadzony do Łęcznej, a był też na liście transferowej Widzewa.
nie otwierał tej listy. Ostatecznie Widzewiacy pozyskali Dominika Kuna, ale Krykon gdzieś tam się znajdował z tyłu głowy. Ostatecznie zameldował się w Łęcznej. Przegranie piłki do lewej strony. Stępiński do środka, do Tanżyny. Zmieni teraz prawdopodobnie Nowak kierunek rozwoju tej akcji na prawo. Dobre podanie na wolne pole do Michalskiego. Ten się rozpędza, ale piłka nabrała przyspieszenia, wyszła poza boisko. Choć tam jeszcze zdaniem arbitra bocznego, któryś z zawodników Górnika dotknął jej po drodze i to dla Widzewa będzie ten wyrzut z autu na wysokości pola karnego, a więc jest okazja do tego, żeby zagrozić w ramce Macieja Gostowicza. Piłkarz nowy w zespole Górnika sprowadzony z Bytowi Bytów tego lata, zdaniem wielu, a przynajmniej moim zdaniem bramkarz drugiej ligi poprzedniego sezonu, a także wyróżnia coś golkiper w tych obecnych rozgrywkach, więc na pewno jest to piłkarz o dużej jakości. Merwyn Dambów, pole karne, jest tam Michalski, ależ skiksował! No to była rewelacyjna okazja i śmiem twierdzić, że gdyby dobrze trafił w piłkę Mateusz Michalski, to tak, no ni stąd, ni znowu spodziewanie, Widzew objąłby prowadzenie. To jest zaledwie druga minuta tego meczu, piłka spadła pod nogi Michalskiego, nie spodziewali się tego obrońcy Górnika i mam wrażenie, że za Michalski też nie do końca miały taką orientację, spadł mu pod nogi, próbował uderzyć z 10 metra wolejem, ale nieczysto trafił w piłkę, ona spadła gdzieś w okolicach jego nóg i zdążyli to wszystko potem jeszcze zastopować defensorzy Górnika. Ostatecznie Gostomski będzie wznawiał grę. No szkoda, bo to była ni stąd, ni znowu znienacka, niejako fajna okazja do tego, żeby strzelić bramkę i grałoby się nam tutaj zdecydowanie lepiej. Choć pamiętajmy, że w ostatnim pojedynku obu drużyn w marcu to Górnik prowadził od 4 minuty 1-0, a Widzew wygrał 2-1, więc to jeszcze nie oznacza, że się mecz wygrywa na początku. Widzewiacy ładnie teraz powalczyli w środku pola, głównie tutaj zasługa dla Mateusza Możdżenia, który piłkę odzyskał. Musi jednak grać przez obrońców, bo wysokim pressingiem ruszyli Śpiączka i Wojciechowski. Nowak wprowadza znowu piłkę, znowu długie podanie, tym razem na prawo do Michaela Amejoło, rozczytał to wszystko Leandro i spokojnie zagrywa do Gostomskiego. Gostomski przed siebie, gdzieś w środkową strefę, tam następuje doskok Tanżyny i odbiór piłki, jeszcze delikatnie trącony Tanżyna, będzie rzut wolny dla Widzewa. Wracając do Gostomskiego, to jest piłkarz, który ma sporo występów w Ekstraklasie na swoim koncie, prawie 100 i w przyszłości, no, między innymi świętował tytuł Mistrza Polski w barwach Lecha Poznań, więc to piłkarz, no, najbardziej utytułowany, tak można powiedzieć, jeśli chodzi o zespół gospodarzy. Znów popresowali piłkarze Górnika, ale Widzew sobie świetnie z tym poradził. Znów tutaj na lewej stronie Mucha ze Stępińskim rozrzucili piłkę do środka, a obrońcy do prawej, do Kosakiewicza, ten do schodzącego głębiej Fundambu. Jest Amejał, jest Kosakiewicz, teraz ta trójka wymienia podania, teraz podbieg Możdżeń, będzie próbował zmienić stronę na lewo w kierunku Dominika Kuna, Paweł Sasień to odczytał, ale piłkę głową wybił na rzut z autu. Sasień to jest piłkarz, który w poprzednim meczu tych drużyn jeszcze w drugiej lidze siedział na ławce rezerwowych, a więc tutaj doszło do sporu zmian. 5 piłkarzy pozostało z tamtej wyjściowej 11, 6 nowych w Łęcznej, a minęło tylko 7 miejsc Kuna. Tam spory tłok, ale próbuje jednak Kun wejść w jakąś indywidualną, dośrodkowanie kiepskie, ale odzyskujemy piłkę. Te pierwsze 4 minuty, nasza przewaga Widzewa, który jest praktycznie cały czas przy piłce, zespół Górnika na razie jej, jak to się mówi, popać, a teraz spóźnione, nieładne wejście, cierpki w nogi Mucha, ale wszystko w porządku. Natomiast niech Państwa nie zwiedzie ten fakt, że to Widzew jest bardzo często przy piłce, bo w każdym z dotychczasowych Górnik miał mniej piłki w swoim posiadaniu. Bywały mecze, gdzie miał 30 kilka procent, a rywale po 70, a i tak Górnik meczu jeszcze do tej pory nie przegrał. To nie przypadek, że mówię, że 5 spotkań, ponieważ ze względu na koronawirusa, a także powołania do młodzieżowych reprezentacji Łęcznian było dane w tym sezonie rozegrać tylko 5 spotkań. Ostatnie 30 września, więc 17 dni dzisiaj mija od ostatniego starcie o punkty ekipy Kamila Kieresia i się zastanawiają, jak ta przerwa długa wpłynie na formę zawodnika. Kun decyduje się na tego metra, zablokowany jeszcze jest tam Fundambu. Ładnie wrócił Krykun, przejął piłkę, nie udało się zdobić, ale Krykun minął jeszcze Kosakiewicza, zdobył przewagę, zagrał do Wojciechowskiego trochę za mocno i Tanżyna przyjmuje polówkę. Kun od razu atakowany, nie mógł się nawet obrócić przodem do bramki przeciwnika. Możdżeń również, tutaj sporo tego natłoku zawodników jest w środkowym kole. Widzewiacy mają z tym duże trudności, ale radzą sobie. Michalski teraz w walce z dwoma rywalami. O, tu by się Marcin Robak przydał. Jego muskulatura, jego doświadczenie, ale wiemy, że Marcin dzisiaj chory w łóżku. Pozdrawiamy. Na prawo zagranie Fundambu do Kosakiewicza. Ten od razu bez przyjęcia chciał zagrać w 16. Jeszcze piłkę zgarnia Kosakiewicz. Zagrywa do Możdżenia. Możdżeń strzelił z 30 metra płasko po ziemi. Piłka zwolniła, jednak odbita od nóg jednego z przeciwników. Chyba to był Marcin Stromecki na linii strzału. Ostatecznie futbolówkę wyłapał gdzieś na 12-13 metrze Maciej Gostomski. I wybicie Gostomskiego.
dostałem jakieś informacje, że mamy lekki problem z dźwiękiem. Zaraz postaramy się to, to rozwiązać. Rwany ten nasz komentarz. Tak donoszą nam słuchacze, więc już staramy się z tym technicznie poradzić. Tymczasem ja wracam na boisko. Łukasz Kosakiewicz od rzutu z autu. Piłka na wysokości ławki rezerwowych gospodarzy już wyrzucone. I próbujemy wejść na połowę Górnika. Ładnie to rozrzucił teraz zespół gospodarzy. Piłka w prawo na wolne pole do Sasina. Ten będzie zaczynał akcję ofensywną. Podszedł do rozegrania Cierpka. Wraca piłka do Sasina. Sasin teraz przez środek, jest tam Stromecki, zmienił stronę na lewo, do Leandro. Próbują Widzewiacy teraz przesunąć się w prawą stronę, żeby zamknąć tam ten korytarz. Udaje się to zrobić i Leandro musi wycofywać piłkę do stoperów. Zamknięty to na razie mecz. Górnik cierpliwie czeka na jakąś możliwość, żeby zaatakować. Nie ma tutaj pośpiechu, popłochu w grze gospodarzy, ale tak jak powiedziałem, oni w dotychczasowych meczach za każdym razem tak grali. A teraz strata Leandro, nie ma faulu, ładnie rozrzucił to Widzew. Jest z prawej strony Michael Amejo, schodzi na lewą nogę, jeszcze raz na prawą i zagrywa w szesnastkę. Niestety bardzo głęboko, bardzo źle, prosto w ręce Macieja Gostomskiego. Można było to rozegrać lepiej, bo tutaj Widzew miał przewagę liczebną w tym kontrataku i gdyby lepiej Amejał dogrywał piłkę, może do wbiegającego Mateusza Michalskiego byłoby z tego więcej zagrożenia. Ale może się podobać to, że Widzew potrafi narzucić tutaj swoje warunki gry, choć aktualnie, jak mówię, Górnikowi to za bardzo nie przeszkadza. Oni lubią grać w ten sposób. Zobaczymy, jaki będzie wynik na tablicy, bo to będzie przede wszystkim najistotniejsze, a nie to, kto będzie częściej posiadał futbolówkę przy swoich nogach. Na razie to tak na oko z 80% czasu Widzew przy piłce bardzo dużo ataków pozycyjnych, ale no na razie one jeszcze takich stuprocentowych, no chyba, że ta akcja Mateusza Michalskiego, gdzie nieczysto trafił w piłkę, ona nie dała, ona mogła dać nam okazję bramkową. Teraz przez środek ładne podanie Nowaka do Fundambu. Widzewiacy atakują teraz trójką zawodników, czwórką, bo podłączyli się kolejni. Fundambu jednak bardzo złe zagranie, nie zrozumiał tu kompletnie jego intencji Mateusz Michalski. Fundambu liczył, że Michalski opuści tutaj tą najwyższą pozycję na boisku i trochę głębiej się cofnie po tę piłkę, no a zagrał Kongić w puste, martwe, można tak powiedzieć, pole i piłka oddana rywalom za darmo. Sasin wycofuje do Gostomskiego. Widzewiacy atakują bardzo wysoko, już w polu karnym Górnika próbują odebrać piłkę przeciwnikom. Midzierski z Leandro, zagranie do Krykuna, ale już szybko pozbawił go piłki Kosakiewicz. Ładnie to wygląda w tych pierwszych minutach. Wypychany Możdżeń ledwo przyjął tę piłkę pod naciskiem dwóch rywali. No widać, jak bardzo Górnik pracuje tutaj w środku pola. To jest taki pomysł na grę trenera Kieresia. W momencie, kiedy Widzewiacy przyspieszają grę, jest piłka zagrywana do środka, to natychmiast tam doskakuje dwóch przeciwników i tam następuje próba odbioru po to, żeby rozpocząć gdzieś właśnie na środku boiska szybki kontratak i zaskoczyć Miłosza Mleczkę. Na razie się to nie udaje. Mleczko może dwa razy dotknął piłki. Górnik z piłką na połowie Widzewa może był przez kilka sekund, przez całe te no, dotychczasowe 8 minut, a więc to wygląda imponująco, 9 nawet minut. Kun do środka, Fundambu wypychany, lekko popchnięty, tak jest, zapatrzył się tutaj przewinienia Adriana Cierpki. Arbiter dzisiaj zawody prowadzi pan Sebastian Krasny z Krakowa, to jest doświadczony arbiter, od 2011 roku prowadzi mecze na poziomie pierwszej ligi, a więc to już dziewiąty rok, jak ten sędzia z gwizdkiem biega po pierwszoligowych murawach i to widać, że jest naprawdę bardzo dobrze bardzo doświadczony, bogate doświadczenie. Pomagają mu na liniach Łukasz Sikora i Marcin Ciepły, a sędzią technicznym też znane nazwisko Mateusz Złotnicki. Piłkę teraz rzutu wolnego ustawioną gdzieś na 25, może 7 mecze ustawia nie kto inny jak Łukasz Kosakiewicz, więc będziemy mieli najprawdopodobniej dośrodkowanie w pole karne. Jednoosobowy, skromny mur zespołu Górnika, jest gwizdek, jest dośrodkowanie na drugi słupek, skacze tam Tarzyna, przedłuża tę piłkę, ale tam świetnie się jeszcze odnalazł Paweł Baranowski, który no, nie uniemożliwił dobicie jej do bramki, wybił futbolówkę na rzut rożny, a więc po raz pierwszy w tym meczu Łodzianie będą egzekwować korner, będzie to robił nie kto inny jak Łukasz Kosakiewicz. Fajna ta wrzutka, mogło się to podobać, dobre rozegranie, takie klasyczne, na najwyższego zawodnika, który strąca piłkę gdzieś na przedpole i jego partnerzy mają za zadanie dostawić nogę, głowę, no zrobił to jednak Baranowski, wybił piłkę na róg. A teraz Kosakiewicz, tym razem na drugi słupek, tam Leandro jeszcze skiksował chyba tutaj Mateusz Możdżeń, ta piłka nie dociera z powrotem w pole karne, uruchamia Stromecki kontratak, dalekie zagranie gdzieś pod nogi obrońców Widzewa, oni sobie radzą z przyjęciem. Kun teraz w środkowej strefie, tak się to złożyło, Łukasz Kosakiewicz został na lewym skrzydle, zabezpieczył pozycję Kuna. Teraz
teraz Dominik wraca na swoją nominalną lewą flankę, a Łukasz Kosakiewicz gdzieś tam w kierunku prawej strony się przedziera. Środek mamy pusty, bo na pozycji Kosakiewicza Ameja. No wszystko nam się teraz rozsypało, poprzestawiało po tym stałym fragmencie. Będziemy musieli chwilę czasu potrzebować, aby się tutaj właściwie wzajemnie poustawiać. Tak, już to nastąpiło, już się Ameja zmienił ze Stępińskim. W środku Mucha z Morzeniem, a więc wszystko klasycznie. Dobra piłka do Michaela Ameja na prawe skrzydło. Ten ją opanował, ale trudno mu ruszyć z akcją. Morzdzień, Mucha w prawo do Michaela. Dużo podań tą prawą stroną Widzewiaków. Teraz oddał piłkę Muszę Amejał. Mucha w narożniku boiska będzie dośrodkowywać. Przechodzi piłka w pole karne, ale Mateusz Michalski skacząc na drugim, trzecim metrze do piłki z Maciejem Kostomskim. No był z góry skazany na porażkę. Mógł tylko liczyć na to, że bramkarz Górnika popełni jakiś błąd, ale jak mówiłem, Kostomski to zawodnik bardzo doświadczony. Jeden z filarów drużyny Górnika sprowadzony tego lata, więc tutaj o żadnej wpadce nie było mowy. Już Górnicy próbują teraz trochę dłużej pograć piłką. Nie najlepiej ustawił się Krystian Nowak, ale na szczęście w porę się zorientował. Wrócił po piłkę i odzyskał ją. Widzę Wiacy. Środkiem rusza Morzdzień. Już na plecach ma rywali. Zagrał do Michalskiego. Michalski wypchnięty na własną połowę. Rozszerza w lewo do Stępińskiego. Stępiński znów musiał przyjąć piłkę prawą nogą, bo wiemy, że to jest jego wiodąca noga. No i uciekła futbolówka Patrykowi. Zagrał ją w aut i będzie piłka w zasadzie oddana za darmo. No to jest ten element, nad którym trochę ubolewałem, że trener Dolby nie dał jednak grać Filipowi Bechtowi. Narzekał na to, że nie ma obrońcy lewonożnego, no ma, tylko postanowił go tym razem posadzić na ławce, choć nie musiał tego robić, no ale to ocenimy oczywiście po 90 minutach tę decyzję. Teraz Kun w kierunku Fundambu, ten głową próbował przyjąć piłkę. No to łatwo się domyślić, że to było trudne i się nie udało, ale Widzew już odzyskał piłkę. Optyczna przewaga jest zdecydowanie po stronie Widzewa, no naprawdę to jest, proszę sobie wyobrazić, jak wyglądają mniej więcej mecze w Lidze Hiszpańskiej w wykonaniu Barcelony. Ona też bardzo długo gra piłką. Oczywiście tutaj nie musi z tego nic wynikać i na razie jeszcze nie wynika, ale to tak chciałbym wam zobrazować mniej więcej, jak często Widzew jest przy piłce. Amejał z prawej strony wycofał piłkę do Kosakiewicza. Morzdzień. Wraca piłka do Kosakiewicza. Tym sektorem teraz Widzewiacy będą próbowali znaleźć jakąś lukę, zagranie do Fundambu. Była tam przestrzeń. Ach, próbował oddać Kosakiewicz piłkę Morzdzieniowi. Tam Widzewiacy takim cierpliwą klepką zdobyli sobie przestrzeń, ale brakło tutaj dokładności. Teraz próbują się w kontrataku obudzić gospodarze. Stromecki schodzi do prawej strony. Pokazuje się tam do gry Struski. Biegnie też Sasin. Zmieni jednak chyba kierunek. Nie, jednak przez Struskiego zagrywa Stromecki. Do Sasina piłka zagrana. Teraz to jest taki pierwszy moment, gdzie zielono-czarni dłużej grają piłką na połowie Widzewa. Wyszedł Fundambu z pressingiem, wybił piłkę na aut. Będzie aut dla Górnika jednak. Chociaż były wątpliwości, czy to czasem nie piłkarz zespołu z Łęcznej ostatniej piłki nie dotknął. Ostatecznie arbiter uznał, że nie, że to Fundambu. Wyrzucona piłka z autu. Ładnie tam do niej wyszedł Wojciechowski. Obrócił się na lewą nogę. Wypychany przez Tanżynek. Tanżyna musi teraz wrócić do strefy, bo wysoko się zapędza w tych wyblokach rywali. Leandro, teraz piłka już na lewej stronie, ale Widzewiacy ładnie zorganizowani. Wypychają rywali na ich połowę. No teraz mam wrażenie, Widzew ustawiony w takim schemacie 4-3-3, a nie 4-1-1 jak dotychczas. Tą trójką napastników są z prawej strony Amejał, z lewej Fundambu i na środku Michalski. No, ciekawie to wygląda. W środku to Mucha, Morzdzień oraz Kun, a właśnie ta trójka z przodu, no czterech obrońców, to wiemy, kto ten blok obronny stanowi. Próba wcinki Stromeckiego kończy się na głowie Patryka Muchy, będzie kolejny aut dla Górnika. No to taki fragment, pierwszy taki fragment w grze obu zespołów, gdzie to częściej przy piłce są gospodarze, ale daleko od bramki Miłosza Mleczki, on jest kompletnie bezrobotny przez te pierwsze prawie już 15 minut gry. Wycofana piłka do Tomasza Midzierskiego, były stoper GKS-u Katowice, lewonożny, wprowadza Leandro. Leandro od razu zaatakowany przez Amejała, zdecydował się na podanie pod nogi Kosakiewicza. Prawo obrońca Widzewa przyjął piłkę, zagrał do Fundambu, ten już się obrócił w kierunku bramki. Ładne, prostopadłe podanie do Michalskiego, jest przy nim Leandro. Michalski schodzi na lewą nogę, będzie szukał podania, niestety wpadł Leandro, przewrócił się, zabolało to Widzewiaka, ale tutaj faulu nie było, nie ma o czym mówić. Teraz upadł jeszcze Wojciechowski, tu również gwizdek arbitra milczy i chyba ma rację pan Krasny. W obu tych przypadkach do przekroczenia przepisów nie doszło. Obaj piłkarze gdzieś tam w ferworze walki tracili równowagę, upadali i no i po prostu należało puścić grę. Widzewiacy odzyskali piłkę. Mucha do tyłu, do Kuna, do Nowaka. Nowak do Daniela Tanżyny. Ten teraz przez środek spróbuje, jednak nie ma miejsca. Jednak zagranie do Stępińskiego. Ten do Kuna, ładnie odczytał to Sasin. Wybił piłkę w kierunku Struskiego. Jest Cierpka. Przy nim od razu Fundambu, więc Cierpka zagrywa do tyłu.
przez Sasina teraz do Baranowskiego i znowu do Midzierskiego. Ten zapewne za chwilę zagra do Leandro i tak teraz po obwodzie próbują zmienić stronę zawodnicy Górnika, więc taka klasyka piłkarska. Leandro musiał wycofać do bramkarza Gostomskiego, a ten w prawo i pewnie teraz w tym kierunku będzie piłka wędrowała. Tak jest. Do Cierpki, który teraz zszedł z pozycji numer 6 na prawą, na prawe skrzydło, zablokowany przez Kuna. Widzę, jacy ładnie tutaj pracują. Widać, że są wybiegani. Dobrze czują się w tej temperaturze. Można było trochę się zastanawiać, czy to nie za chłodno może, ale jak widać piłkarzom, to na pewno piłkarzom Widzewa to za bardzo nie przeszkadza. Patrzę po nich Mateusz Mążdżeń i Merwej Fundambu, jeszcze Michaela Mayo i Patryk Mucha. To są ci, którzy założyli, a przerwę na chwilę, bo jest Fundambu na 30 metrze. Ładny zwód Fundambu, jest okazja do oddania strzału i robi to Kongijczyk. To jest pierwsze uderzenie Widzewa, groźniejsze w tym meczu. Odnotujmy 17 minuta, no z celnością trochę było na bakier i uderzył jakieś dobre 2, może 2,5 metra obok słupka Merwej Fundambu, ale mogło się podobać to odejście. Nie spodziewał się kompletnie tutaj Stromecki, że na prosty zwód nabierze go Fundambu, urwał się z podkrycia i tak gdzieś mniej więcej z 25-8 metra płasko przymierzył Fundambu. Trochę się pomylił, ale mogło się podobać to, że wypracował sobie pozycję strzelecką i od razu spróbował szczęścia. Bez strzałów nie ma goli, jak mówi przysłowie, więc trzeba próbować. Teraz Łęcznianie na naszej połowie, ale nic z tego nie wyszło. Ja wrócę do poprzedniej myśli. Fundambu, a mają Michalski, Możdżeń i Mucha. Ci piłkarze w takich taką bieliznę termiczną założyli pod koszulkę. Reszta Widzewiaków, krótkie rękawki i im to zimno nie przeszkadza. Długa piłka od Nowaka, gdzieś tam za linię obrony za Leandro, ale zdecydowanie za mocno zagrał teraz Krystian Nowak i ta piłka pada łupem Gostomskiego, który nawet nie musi jej łapać, przyjął sobie nieatakowany nogą. No i rozgląda się, patrzy, pokazuje rękoma swoim kolegom z drużyny, żeby ci się bardziej przesunęli do przodu. Nikt tutaj też nie kwapi się z Widzewiaków, żeby go zaatakować. No i teraz daleki wykop właśnie Gostomskiego gdzieś tam w okolice prawej strony boiska, lewej patrząc z perspektywy Górnika. Tam próbują teraz właśnie gospodarze. Ładnie rozklepany Widzew. Teraz będzie niebezpiecznie. Ruszył lewą stroną jeden z zawodników Górnika. Jest zablokowany przez Michaela Ameja dośrodkowanie. I to będzie pierwszy rzut rożny w tym meczu dla drużyny Górnika. I przypomina się teraz od razu mecz z marca, gdy po jednej z takich wrzutek Górnik zdobył bramkę. Paweł Baranowski, wracający po kontuzji, pewnie ma chrapkę na powtórkę tamtego zdarzenia. Marcin Stromecki, numer 8, on będzie tym, który ustawił za chwilę piłkę w narożniku. To jest inne miejsce niż to, z którego widzę stracił gola w tamtym spotkaniu. Nie ta bramka w ogóle, ale groźnie będzie na pewno. Trzeba się tutaj ustawić. Widzewiacy znowu kryją strefą. Nie ma tutaj krycia indywidualnego. A więc oby tę strefę dobrze tutaj sobie zabezpieczyć. Zobaczmy. Stromecki, lewa noga, więc piłka odchodząca od bramki. Zagrana na środek bramki, a tam skacze do główki Tomasz Midzierski i strzela w krótki róg, ale na szczęście udało się obronić ten strzał Miłoszowi Mleczko. No to było wyzwanie dla bramkarza Widzewa, bo to był 5 metr, kompletnie zostawiony bez opieki Tomasz Midzierski. No te demony krycia Widzewiaków przy stałych fragmentach gry wciąż są obecne. Nie może Widzew w ten sposób dopuścić wysokiego stopera Górnika do strzału z piątego. Piąty metr linia pola bramkowego to jest świątynia Widzewiaków. Tam nie ma prawa nikt tej piłki dać rywalom uderzyć. A zrobił to Midzierski. Widzew znowu strefą. Widać, że to jest po prostu przygotowane i narzucone jako taka strategia taktyczna przez trenera. Tego Widzew na pewno nie zmieni z minuty na minutę. Jak teraz tutaj wybiega taki wyblok na krótki słupek, jeszcze jedno dośrodkowanie, teraz ładnie ustawił się Patryk Mucha, on tę piłkę wybił, ta trafia do Sasina, Sasin próbuje ją znowu wbić pole karne, wybija Ameja, zobaczymy jak teraz Górnik, przez prawą stronę Stromecki, przy nim Michael Ameja, a więc dwóch piłkarzy, no nie na swojej pozycji, no i wygrał ten pojedynek Michael Ameja w defensywie, brawo, pokazał boczny arbiter pan Marcin Ciepły, że od bramki zacznie Miłosz Mleczko. No pierwsze pochwały dla bramkarza Widzewa, o którym mówiło się, że na razie broni to, co jest do obrony, a to, co jest trudniejsze, to wpuszcza, więc niewiele lepiej prezentuje się niż na początku sezonu Wojciech Pawłowski. No to był pierwszy chyba taki moment w tym sezonie, odkąd Mleczko stoi w bramce Widzewa, to się wydarzyło po raz pierwszy w meczu derbowym, że Miłosz obronił coś ponad stan i brawo za to dla niego. A teraz lekko pchnięty przez Leandro na prawej stronie Widzewa Dominik Kun, on się teraz zmienił stronami z Michaelem Ameją. Ameją został na lewym skrzydle, Kun pobiegł na prawe, a w pozostałych fragmentach Widzew ustawiony teraz takim 4-4-1-1 ponownie, najwyżej wysunięty Michalski za jego plecami.
za jego plecami Fundambu. Brak Marcina Robaka wymusił zmianę sposobu gry Widzewa. Już nie ma takich długich piłek zagrywanych w ciemno na Marcina, który tam zalicza dziesiątki pojedynków główkowych z obrońcami czy pomocnikami rywali. Nie ma takiego grania do niego długą piłką, bo tam jest Mateusz Michalski, no, którym nie ma takich predyspozycji jak Robak, więc bardziej tutaj stawiamy na grę po ziemi. Bardziej próbujemy takimi atakami kombinacyjnymi, płaskimi zagraniami rozmontować obronę Górnika. Na razie udało się to tylko raz, gdy blisko bramki, tak trzeba powiedzieć, był Mateusz Michalski, dostał podanie od Fundambu na 10 metr, ale kompletnie nie wiem, jakby nie spodziewał się, że piłka wyląduje pod jego nogami i z voleja trafi w nią bardzo nieczysto. W zasadzie ją tylko trącił, zamiast ją posłać do bramki. Gostomski miałby wielkie kłopoty, żeby obronić ten strzał, ale Widzewiacy ładnie podpresowali i przejęli piłkę na połowie Górnika. Jest Dominik Kun, blokuje to dośrodkowanie Leandro i będzie rzut rożny dla Widzewa numer 2 w tym spotkaniu. Leandro to piłkarz znany z boisk Ekstraklasy, on ma 88 występów w najwyższej klasie rozgrywkowej, reprezentował barwy m.in. Korony Kielce, a także w barwach właśnie Górnika Łęczna występował jeszcze w Ekstraklasie, ten brazylijski lewy obrońca, który z Ukrainy przywędrował tutaj na wschodnie rejony Polski i trafił właśnie do Łęczny przed kilkoma laty. Znowu Łukasz Kosakiewicz, więc tutaj się nic nie zmienia, tym razem piłka odchodząca, bo z tej strony zagrywa na Kosakiewicz. Kto wyskoczy? Michalski próbował, ale przy nim dobrze ustawiony Bartosz Śpiączka, najlepszy strzelec Górnika, no i po akcji, ale mamy ją, dostał piłkę teraz na lewym skrzydle, wciąż próbujemy zaatakować na spalonym jednak Merwej Fundambu, wydawało się, że uniknął offside'u, ale jednak arbiter boczny, tym razem pan Łukasz Sikora, był innego zdania, uniósł chorągiewkę i już będzie piłkę w polu karnym ustawiał Maciej Gostomski, bo Fundambu złapany w pułapkę offside'ową. A wracając do Śpiączki, to piłkarz, który także znany jest z boisk Ekstraklasy, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Górnik Łęczna, Termalika Brugbet, Nieciecza, to te zespoły, w których Śpiączka grywał w Ekstraklasie, no teraz wrócił do Górnika, ale grywa w pierwszej lidze, choć na razie Górnik, mimo tego, że zagrał w niektórych przypadkach o 3 mecze mniej niż inne zespoły z czuba tabeli, jest na miejscu 5 w strefie barażowej. To na razie taka obok Odry Opole największa niespodzianka tego sezonu, bo w końcu Beniaminek. No zobaczymy, jak na dłuższym dystansie Górnikom pójdzie, zwłaszcza w tym miesiącu, bo będzie musiał aż 3, prawdopodobnie 3 zaległe spotkania jeszcze w październiku Górnik rozegrać, a więc natężenie spotkań pod koniec miesiąca będzie naprawdę spore w zespole Kamila Kieresia. To będzie taki prawdziwy test dla tej drużyny. Stromecki, piłka zagrywana z ziemi, bo lekko był tam któryś z piłkarzy Górnika, ale ładnie ustawiony Patryk Stępiński, głową zagrał pod nogi Ameja. Próbujemy wyjść pod pressingu, troszkę teraz źle Mucha podawał do Fundambu, ale temu udało się piłkę odzyskać. Teraz uruchomiony Ameja zgasił piłkę klatką piersiową do ziemi, choć zdanie pana Sebastiana Krasnego, przepraszam, pomagał sobie lewo skrzydłowy w tym momencie Widzewa ręką. Już gra wznowiona, przez obrońców grają gospodarze, znowu Baranowski będzie podawał do Midzierskiego, ten schemat się nie zmienia, jeśli tam Widzewiacy przesuną się w prawo, zamkną ten korytarz, no to wraca piłka do Baranowskiego i ten przez Sasina i tak w kole Macieju można powiedzieć, ale to jest schemat bardzo znany z piłkarskich boisk, często drużyny, które nie decydują się na granie długiej piłki, w ten sposób rozgrywają. Widzę teraz tak delikatnie centymetr po centymetrze, metr po metrze zdobywa teren, już Kun zaatakował któregoś z rywali, chyba Krykuna, gdzieś tam wysoko w okolicach pola karnego, ale został nabity były pomocnik Sandecji Nowy Sącz i znów Gostomski łapie piłkę w dłonie po to, żeby ją ustawić na murawie, wznowić grę. 25. minuta już nam się rozpoczęła, 0-0, myślę, że można powiedzieć, że obie drużyny stworzyły sobie po jednej bardzo groźnej sytuacji. W początkowej fazie meczu mógł gola zdobyć Mateusz Michalski, ale nieczysto trafił wolejem w piłkę z 10 metrów, natomiast przed kilkoma chwilami po dośrodkowaniu Stromeckiego z rzutu rożnego główkowo z 5 metra Midzierski, ale świetnie na linii spisał się Miłosz Mleczko, odbijając piłkę na rzut rożny. Widzewiacy kryją nadal strefą, nadal są problemy w tym kryciu w przystałych fragmentach gry przeciwników. No ale na razie nam się upiekło, oby to czyste konto towarzyszyło Mleczce dalej. Długa piłka teraz zagrana na Mateusza Michalskiego. On próbował piętą sobie ją zgrać do ziemi. Powalczył z Baranowskim i wywalczył rzut z auta, a więc wycisnął ile mógł Michalski z tej akcji. Kun do Michalskiego. Wraca piłka do Dominika Kuna. Próbuje go tam wypychać Krykun. Znowu podanie do Michalskiego. Michalski wyrzucony na skrzydło. W polu karnym tylko Michael Amejo, więc nie ma nam nawet komu dośrodkować piłki. Nawet gdyby chciał Widzew. No spróbujemy, zagramy w pole karne w takim razie. Może coś z tej centry wyjdzie. No to tak naprawdę szanse powodzenia marne, jeśli jest tam tylko Ameo. A teraz świetny zwód Merweja Fundambu, on się rozpędza, bo chyba popychany tutaj mam wrażenie. Do piłki dopadł jeszcze Kosakiewicz, wycofa piłkę do Możdżenia, ten przez środek, Mucha. Próbują wypchnąć Widzewiaków gospodarze ze własnej połowy, ale to się nie udaje.
Jestem Piński, już wysoko widzę Wiacy. 14 metr na skrzydle Ameja, przełożył piłkę na lewą nogę, teraz na prawą. Jest dośrodkowanie w pole karne, jest tam Dominikun, ale główkuje Leandro. Oj, pomógł sobie tutaj ręką chyba Krystian Nowak, ale jednak sędzia nie przerwał gry, gramy dalej, więc Mateusz Możdżeń, ładna taka miękka wrzutka, ruszył do piłki Ameją, ale ona zagrana za krótko. Próba odzyskania piłki kończy się powodzeniem ze strony Łodzian, brawo. Michalski wypychany plecami do rywali i tutaj też gwizdze, milczy gwizdek arbitra, teraz dopiero przerwie grę sędzia. No trzeba powiedzieć, że mi się osobiście to podoba, że sędzia pozwala grać, nie gwizdze takich prostych, delikatnych fauli, jakichś muśnięć, jakiejś walki wręcz po angielsku. Prowadzi te zawody pan Krasny i mi się to bardzo podoba. Nie ma tutaj brutalności z obu stron, nie ma jakichś złośliwych fauli. To wszystko wynika po prostu z jakiegoś trzymania się, jakiegoś popchnięcia, delikatnego zahaczenia może i na takie ruchy arbiter z Krakowa jest po prostu ślepy. Albo po prostu przymyka oko. Tak bym to bardziej ujął. A propos ślepych, pozdrawiamy Marcina Kaczorowskiego, który na trybunie VIP jak zwykle, nie ma dla niego rzeczy nie do pokonania. Marcin Kaczorowski, znany niewidomy, był masażysta Widzewa, ksywa ślepy po prostu, tak, on ma do siebie duży dystans i nie ukrywa tego, że ma ksywkę ślepy i nie ma do nikogo pretensji, gdy się jej używa. Jak zwykle na meczu się pojawił, widzę go naprzeciwko na trybunie VIP-owskiej z białą laską w czerwonej widzewskiej kurtce, a więc człowiek nie do zdarcia. Człowiek, który wejdzie na każdy stadion, nawet w dobie koronawirusa. A Widzewiacy już odzyskali piłkę. Patryk Mucha z własnej połowy chciał przyspieszyć do Fundambo, ale ten od razu zaatakowany przez dwóch rywali oddał piłkę Stępińskiemu. Znowu piłka wraca do Fundambu. Próbuje ten gdzieś tam środkiem znaleźć sobie miejsce. Holuje piłkę Fundambu, ale raczej robi to w miejscu, bo nie ma tutaj za bardzo przestrzeni do tego, żeby urwać się spod opieki rywali. Musiał wycofać do Muchy. Ten do Nowaka, a Nowak do Kosakiewicza, więc przez prawą stronę teraz będziemy próbowali. W tej chwili Michael Ameo zszedł na prawą stronę. Tam mamy dużą przewagę, bo i Kun tam został w tym miejscu boiska, więc dobrze by było, żeby tą stroną spróbować się przedrzeć. Ładnie uruchomiony Kosakiewicz zagrywał nogi Leandro. Będzie rzut z autu dla Widzewa niedaleko linii łączącej boisko, może inaczej, niedaleko skrzyżowania linii ograniczającej boisko i bocznej linii, czyli po prostu blisko narożnika boiska, ale wyrzut z autu, już piłka zagrana do Fundambu. Ten wypychany przez Leandro, który pobiegł za nim dobre 30 metrów, ładnie teraz uruchomiony w polu karnym Kosakiewicz i tutaj głową w ostatniej chwili atakujący Kosakiewicza, chyba wracający do defensywy Serhii Krykun, jeśli dobrze dostrzegłem numer na plecach włożył, nie, to nie był Krykun, bo Krykuna mamy w innym miejscu, to Paweł Baranowski, nie, też nie Paweł Baranowski, teraz dopiero będę widział 26, a więc Adrian Cierpka, on jako ostatni tutaj zdążył, wskoczył przed Kosakiewicza i głową wybił piłkę na rzut rożny, a więc trzeci taki stały fragment gry dla Widzewa, choć teraz to jakieś mamy dziwne, tak, mamy zmianę koncepcji, bo Mateusz Możdżeń biegnie do narożnika, zostawił mu to tutaj Łukasz Kosakiewicz. No, ciekawe, jak zagra Możdżeń. Piłka i tak będzie odchodząca, bowiem zagrywana z tego narożnika, gdzie prawonożny zawodnik będzie piłkę odkręcał od światła bramki. Tak się właśnie dzieje, piłka spada na głowę Krykuna, ona wybita gdzieś znowu tam w strefę, gdzie jest Możdżeń, więc on zgasił ją, będzie próbował dośrodkowywać za chwilę pewnie jeszcze raz, jednak wycofał do Kuna. Kun na lewą nogę, naraz na prawą, zagrał do Możdżenia. Widzewiacy próbują gdzieś tu w okolicach pola karnego rozklepać obronę, ależ tu zrobił ładnie Fundambu. Wydawało się, że będzie podawał do Dominika Kuna, jednak taki zwód podniósł sobie piłkę w polu karnym, gdzieś w okolicach linii pola karnego i uderzył z woleja. Piłka otarła się jeszcze o plecy któregoś z rywali. Będzie czwarty dla Widzewa rzut rożny w tym spotkaniu. Ależ to się może podobać. Tutaj obiektywni dziennikarze, którzy siedzą w naszej okolicy, powiedzieli, no malus ten chłopak, rzeczywiście, to my to już kibice Widzewa wiemy, bo obserwujemy to od początku sezonu, ale teraz doceniają to osoby postronne, co dobrze po prostu świadczy o Merwej, o jego umiejętnościach technicznych. Tym razem Kosakiewicz z narożnika, ponownie on, długo zawieszona piłka, Tanżyna zgrywa ją gdzieś na 16 metr, a tam próbował Możdżeń z woleja lewą nogą, bardzo źle złożył się do tego strzału, nie trafił w piłkę, ta wybita trafia gdzieś tam pod nogi, bardzo wysuniętego daleko do przodu Miłosza Mleczka. Oby to się nic nie wydarzyło, już Mleczko zagrywa w prawo, Leandro nie przeskoczył Kosakiewicza, to znaczy sięgnął piłkę głową, ale tylko tak, aby wybić ją na rzut z autu. Mleczko wysunięty na 25 metr, może nawet na 30 do własnej bramki, więc żeby tam się nie dał zaskoczyć, a tymczasem Kun próbował driblingu w polu karnym Górnika, zatrzymany jednak przez dwójkę rywali, znowu Cierpka, ładnie popracował w defensywie i odzyskał piłkę. No tylko pozwoliło to Górnikom wybić futbolówkę gdzieś na uwolnienie w aut w okolice własnej ławki rezerwowych i znowu widzę
zabijacy z linii bocznej. Mucha w pole karne szuka Michaela Ameyou, nie znalazł jednak. Michalski wygrał tę główkę, zagrał do Muchy, ten do Fundambu. Fundambu uruchamia Patryka Stępińskiego, dobrze zagrana piłka na dobieg. Sepiński jednak musiał zwolnić, przełożyć sobie futbolówkę na prawą nogę, czyli tę swoją wiodącą. No to jest ten problem, gdy na lewej obronie występuje prawonożny zawodnik. Znamy to chociażby z reprezentacji Polski, gdzie Jerzy Brzęczek próbuje tam ustawiać Bartosza Bereszyńskiego i wtedy brakuje takiemu piłkarzowi takiej naturalnej, wiodącej nogi w pełnym biegu, aby dośrodkować, tylko trzeba się zatrzymać, przełożyć sobie piłkę na prawą nogę wtedy i to wszystko traci na tempie, ułatwia przeciwnikom przesunięcie się w defensywie. Teraz popracował jeszcze Ameyou, ale piłka wybita na aut i Sasin będzie wznawiał grę. Rzadkie to obrazki, że Górnik wymienia kilka podań, teraz znów się to nie udało. Grał wzdłuż linii Paweł Sasin, ale zdaniem bocznego sędziego piłka w powietrzu przekroczyła, bo wyszło poza boisko i od autu teraz będzie piłkę wyrzucać Patryk Stępiński. Wybrał Muchę. Wycofana piłka do Stępińskiego, wraca teraz do Muchy, jest Ameyou, ładnie rozklepali to Widzewiacy, to się mogło podobać. Niestety z Baranowskim w fizycznej walce nie poradził sobie Mateusz Michalski, piłka stracona. Ale samo wyjście z podpressingu na zastawionego po tym wyrzucie z autu mogło się podobać. No tyle tylko, że jesteśmy przyzwyczajeni, że z przodu jest Marcin Roba, który, a teraz przerwę, bo piłkę strącał w kierunku śpiączki, nie odwrotnie, to w kierunku Wojciechowskiego, śpiączka głową strącał piłkę. Na szczęście tam to wszystko odczytali stoperzy Widzewa, poradzili sobie z próbą wyjścia z atakiem. Wrócę do poprzedniego wątku. Marcin Robak dzisiaj nieobecny i w momencie, kiedy my to rozklepujemy i gramy do najbardziej wysuniętego piłkarza, no to Marcin, jesteśmy przyzwyczajeni, że Marcin daje sobie radę, jest w stanie wziąć obrońcę na plecy, przytrzymać piłkę. No Mateusz Michalski jest bardziej wątłej postury, więc jemu jest z tym trudniej. Ale teraz ten pressing Widzewiaków znów popłacił, znów odzyskana piłka. Podpowiadają sobie piłkarze Widzewa, Muszka, to teraz czas, krzyczy Daniel Tanżyna, więc jest taka komunikacja w zespole Widzewa. Coś, czego nie było wcześniej. Może piłkarze Widzewa, kiedyś usłyszałem od jednego z nich, że oni nie ćwiczą komunikacji, ponieważ na stadionie Widzewa przy 18 tysiącach widzów i tak nie słychać, co kolega krzyczy jeden do drugiego, więc oni uczą się grać bez komunikacji, żeby potrafili się bez takich werbalnych zwrotów rozumieć na murawie, bo w sercu Łodzi tak się nie usłyszą. A teraz kibiców nie ma, więc te podpowiedzi wróciły. Ładnie teraz Widzew rozprowadził piłkę do Mateusza Możdżenia na 23 metr, strzela płasko lewą nogą. Mateusz Możdżeń, troszkę nieprzygotowana pozycja, piłka krótko, w krótki róg uderzona, ale lekko i spokojnie ją wyłapał Maciej Gostomski. No statystycy chyba tutaj odnotują tak dla kronikarskiego obowiązku celny strzał Możdżenia, ale no umówmy się, nie było to uderzenie, które mogło w jakikolwiek sposób sprawić problemy Gostomskiemu, który teraz zagrywa daleko w kierunku tych dwóch najbardziej wysuniętych piłkarzy Górnika, czyli Wojciechowskiego i Śpiączki. Teraz Górnicy, ale znowu widzę strzelnie w defensywie, nie pozwala się tam rozpędzić. Już odzyskuje piłkę na 40 metrze od własnej bramki i będzie teraz para stoperów Widzewa rozprowadzać kolejny atak. No to się może podobać, że Widzewiacy utrzymują się bardzo, bardzo często przy piłce, ale ja to powtórzę po raz kolejny. Górnik tak gra, Górnik oddaje piłkę rywalom w każdym z dotychczasowych meczów tego sezonu. Piłkarze z Łęcznej byli rzadziej przy piłce niż przeciwnik, a mimo to 4 z tych 5 meczów wygrali jeden mecz zakończył się remisem, a więc to pokazuje, że Górnikowi kompletnie nie przeszkadza to, że to rywale częściej są przy futbolówce. Stromecki teraz zagrał ładnie do Pawła Wojciechowskiego. Ten próbował uruchomić z lewej strony schodzącego śpiączkę. Nie udało się. Przejęli Widzewiacy. Fundambu w kole środkowym. Już rozpędza się w kierunku bramki Gostomskiego. Nie może go dogonić jeden z rywali. Próbował prostopadle do kuna zagrać Fundambu. Troszkę za lekko jednak, ale Widzewiacy tu odzyskują piłkę na połowie Górnika. Stępiński do Fundambu. Ten teraz wygoniony na lewe skrzydło. Wejdzie w dribbling czy zwolni. Ależ zagrał Fundambu piętą do kuna. Nikt się tego nie spodziewał. Kun dośrodkowuje w pole karne. Michalski strąca piłkę do ziemi, zagrywa do Możdżenia, ale niestety ten nie ma jak uderzyć. Tracą piłkę Widzewiacy, rusza kontra ekipy Górnika. Świetny wślizg Tanżyny. Nie ma nawet autu. Piłkę Widzewiacy odzyskali. Brawo. Nie pozwalają wyprowadzać kontrataków. Kolejna piłka w pole karne. Klatką piersiową Możdżeń w polu karnym. Stracił ją jednak. Będzie aut dla Widzewa. No kolejny raz brawa dla Fundambu. Niekonwencjonalny pomysł. Ten piłkarz słynie z takich zagrywek, których nikt się nie spodziewa, takich nieszablonowych. Wręcz jest to jego wizytówka. No i tym razem znów się takim zagraniem popisał. Szkoda, że po tym dośrodkowaniu nie udało się dać strzału. Kolejna centra w pole karne, tym razem Kosakiewicza w kierunku Ameyoua, ale tam dobrze ustawienie obrońcy. Brakuje nam centymetrów w polu karnym, brakuje nam Marcina Robaka przy tych dośrodkowaniach. Musimy próbować po ziemi, będzie może wtedy prościej. Dominik Kun na lewej stronie przełożył piłkę teraz sobie na prawą nogę, wchodzi w dribbling z Sasinem, ten go trochę próbuje hamować. Jest dośrodkowanie Kuna lewą nogą, bardzo lekkie, spokojnie złapane przez Gostomskiego. Kun to też zawodnik prawonożny, a
więc na lewej flance mamy dzisiaj dwóch prawonożnych zawodników i w obronie, i w pomocy. To też ma swoje przełożenie później na sposób budowania akcji. A teraz Tanżyna dla spokoju nie panikował, nie zamierzał też niczego kombinować tutaj trudnego i po prostu głową atakowany przez Śpiączkę wybił piłkę na aut. I na naszej połowie teraz będą wznawiać grę piłkarze Górnika. No i może spróbują sobie tutaj stworzyć jakąś akcję, coś wykreować, bo na razie poza tym jednym stałym fragmentem gry kompletnie w ofensywie Górnik nieobecny, ale może w złą godzinę to wypowiadam. Struski w prawo do Stromeckiego, który teraz przejął jego pozycję na prawym skrzydle, zablokowane jego zagranie. Przejmie piłkę Możdżyń, górą do Kosakiewicza, ten już opanował futbolówkę do ziemi, do Amejała, a ten wpadł tutaj w niego Adrian Cierpka, aktywny piłkarz Górnika, przewrócił młodzieżowca Widzewa i będzie rzut wolny gdzieś w okolicach ławki rezerwowych Widzewiaków. Na niej dzisiaj tylko 8 piłkarzy, a więc nie komplet, nie miał kogo zabrać w zasadzie tutaj trener Enkele Dobi. Wśród rezerwowych są oczywiście Wojciech Pawłowski, jest z obrońców jest Michał Górniewski, Filip Becht i Sebastian Rudol. Pomocnicy to Bartłomiej Poczobut, Henryk Ojama, Daniel Mąka, no i taki pół pomocnik, pół napastnik Robert Prochownik, a więc tam rzeczywiście siła ofensywna na ławce taka sobie, nie ma kontuzjowanego Karola Czubaka, nie ma przeziębionego Marcina Robaka, no i musimy sobie radzić w takim, a nie innym zestawieniu dzisiaj. Znowu Widzewiacy presują i to wysoko, to zmusza Baranowskiego do zagrania do swojego bramkarza. Długa piłka od Gostomskiego, ukłonił się piłce Tanżyna, zagrał głową w kierunku swoich partnerów, Kundo Fundambu, czeka na prostopadłe podanie Michalski, ale tutaj Mucha zwolnił akcję, wycofał piłkę do Stępińskiego, jest Fundambu. Co zrobi Kongijczyk? Wywalczył aut. Zostawia piłkę Patrykowi Stępińskiemu. Widzewiacy za wyjątkiem Tanżyny i Nowaka. No i bramkarza Majmosza Mleczki w całości na połowie Górnika. Teraz gdzieś tam delikatnie trącony, faulowany przez Struskiego Patryk Stępiński zamiast autu. No mniej więcej z tego samego miejsca będziemy mieli rzut wolny. Zaraz spod linii bocznej boiska do bramki daleko. Mateusz Możdżyń przybiegł tutaj po piłkę, gdzieś w okolicach sektora gości, niedaleko z tej strony. Widzew atakuje w pierwszej połowie. Ci z Państwa, którzy kojarzą, jak wygląda infrastruktura w Łęcznej, Widzew atakuje w tej pierwszej połowie na bramkę zlokalizowaną, za którą zlokalizowana jest hala sportowa. Ta druga bramka, za tą drugą bramką mieści się trybuna, tak zwany młyn kibiców Górnika. Na tę stronę atakuje Górnik, choć atakuje to w tym wypadku trochę na wyrost, bo jak mówimy, ta siła ofensywna Łęcznia dzisiaj jest na razie poza tym jednym stałym fragmentem gry kiepska, ale do tego naprawdę kibice Górnika zdążyli się przyzwyczaić. Jednak Możdżyń zostawił piłkę Kosakiewiczowi. On będzie dośrodkowywał za moment spod linii. Zagrał płasko do Możdżenia, jednak ciekawe jakieś rozwiązanie. Możdżeń w pole karne, skacze do główki Stępiński, przegrał ją to starcie z Cierpką. Cierpka uruchamia akcję, faulowany, zahaczony tam przez jednego z rywali. To był Paweł Wojciechowski, a nie Cierpka. 28, a nie 26. Baranowski już wznowił grę, wyszedł do rozegrania Stromecki, trochę zmienił teraz sposób rozgrywania piłki Górnik. Częściej jeden ze środkowych pomocników, albo Stromecki, albo Cierpka schodzą do linii obrony po piłkę. Wcześniej to było otwierane przez obrońców, a teraz takie typowe wejście jednej z szóstek pomiędzy stoperów, a to umożliwia bocznym obrońcom ustawienie się dużo wyżej, gdzieś w okolicach linii dzielącej boisko na pół, więc takie bardziej ofensywne otwarcie Górnika teraz, choć w tym akurat momencie nie udało się. To próbują Widzewiacy odzyskać piłkę, Kun w ślizgiem, także Michalski. Kto to wygra? Wygrał jednak Górnik, ale może się podobać, że Widzew nie odpuszcza w żadnej akcji, w każdej stara się odzyskać piłkę, nawet teoretycznie stojąc na starcenie pozycji zawodnicy Enkeleda dobiegają się futbolówkę odzyskać i w większości przypadków im się to po prostu udaje. Długa piłka, teraz zmuszeni do takiego rozegrania gospodarze. Tanżyna wyszedł bardzo wysoko. Dobrze, że zasekurował od razu jego pozycję Patryk Stępiński. Możdżyń, on odzyskał piłkę. Piłka ta trafia do Kuna, ale sędzia przerywa grę, bo krzyknął tutaj rozpaczliwie z bólu Mateusz Możdżyń. Zawołany jest przez pana Krasnego tutaj grający z numerem 26 Adrian Cierpka. Często w takich spornych sytuacjach wymawiamy jego nazwisko, bo to zawodnik nieunikający walki, a w związku z tym też dość często przekraczający przepisy. Wziął go teraz na dywanik pan Krasny, wytłumaczył coś, choć tutaj zawodnik starszy z drużyny, Paweł Wojciechowski, nie zgadza się z tym, że tutaj jakaś reprymenda się koledze należała, no ale pan Krasny miał inne zdanie i
po prostu udzielił jakiejś instrukcji Cierpce, może mu powiedział Adrian jeszcze jeden taki faul i zobaczysz żółtą kartkę. Na razie wracamy do gry, już piłka na prawej stronie drużyny, czy boiska ze strony Widzewa. Nowak, długa piłka, ładnie po nią wyszedł Michalski, ale wypychany do środka. Ciężko jest Michalskiemu odwrócić się, szedłem do bramki, a teraz nie najlepsze wycofanie Michalskiego do tyłu, przejął piłkę Śpiączka, pojawia się po lewej stronie Wojciechowski, to jest ta akcja, z której Górnik może zdobyć bramkę. Na szczęście w momencie oddania strzału potknął się, chyba pośliznął, nie utrzymał równowagi do końca Paweł Wojciechowski. Ta piłka była zagrana bardzo, bardzo lekko i wyłapał ją spokojnie, spokojnie bramkarz Widzewa. No to było ostrzeżenie na... No to jest taka akcja typowa dla Górnika. Niby nic nie grają, niby nie atakują, niby przeciwnik ma przewagę, a to wystarczyło złe podanie. Śpiączka przyjął piłkę, zagrał w lewą stronę do Wojciechowskiego. Wojciechowski wpadł tak z lewego skrzydła, ściął w pole karne i no może to byłaby nawet stuprocentowa sytuacja, gdyby jeszcze z metr dwa poczekał podbieg z piłką Wojciechowski. Zdecydował się na strzał. Na szczęście stracił równowagę na tym podmokłym boisku i uderzył bardzo źle. A więc wielkie szczęście mieliśmy teraz, bo to mogło być 1-0 dla Łęcia. A teraz Fundambu. Jesteśmy już pod polem karnym Górnika. Piłkę wybijają gospodarze, to ta akcja na pewno napędzi ich, pokaże im, że ta cierpliwość, to cierpienie w defensywie popłaca, bo rywal w końcu popełni błąd, tak jak to zrobił to Michalski w poprzedniej akcji. Teraz przez prawą stronę śmielej atakuje Górnik, Sasin do Struskiego, młodzieżowiec w zespole Górnika, biegnie mu na obieg Struski, ale ten wybrał jednak Śpiączkę, odczytał to wszystko Fundambo i przejął piłkę. Jeszcze tutaj sprytnym zwodem chciało minąć tutaj chyba Cierpkę albo Stromeckiego, nie, to Struski, ale zatrzymał Fundambu bezradny, nie miał co zrobić, więc położył ręce na klatce piersiowej na brzuchu Fundambu, przewrócił się widzewiaki, ewidentny faul. No znowu taki pokaz nieprawdopodobnej lekkości gry u Merveja Fundambu. Widzewiacy do prawej strony, Kosakiewicz przez środek wybrał Mateusza Możdżenia, tam natychmiast Cierpka ruszył do Możdżenia, ten zmuszony oddać piłkę Kosakiewiczowi, teraz ta akcja się powtarza i kolejny raz Możdżeń wypychany przez Cierpkę zagrywa do Kosakiewicza. Stracił cierpliwość prawy obrońca Widzewa, zmienił kierunek przez Krystiana Nowaka i Daniela Tanżynę, teraz lewą stroną Widzew będzie atakował Mucha, Tanżyna. Znowu Mucha, który wszedł między stoperów, teraz zmiana rozegrania w Widzewie, to jedna z szóstek Widzewa, albo ósemek, jak zwał, tak zwał, cofnęła się do defensywy. Michalski bardzo daleko od bramki Gostomskiego operuje piłką, teraz wrócił aż na koło środkowe. W jego miejsce teraz próbuje wbiec Michaela Meja, on teraz na pozycji numer 9, tymczasem Stępiński przez lewą stronę do Muchy, ten do Możdżenia, Możdżeń w pole karne, prosto padła piłka, ładnie tam się podłączył Stępiński, Widzewiacy to fajnie rozprowadzili, ale nie ma tam miejsca, żeby oddać strzał. Michalski musi rozszerzyć w prawo do Kosakiewicza, ten poprawia sobie piłkę, zagrał z Michalskim. Po co podniósł teraz piłkę Mateusz? Tego nie rozumiem, ale opanował futbolówkę. Wypychany wciąż. 21 piłkarzy, a więc wszyscy za wyjątkiem Miłosza Mleczki teraz przez dłuższy fragment na połowie Górnika, a więc gospodarze bronią się całą drużyną, tylko Miłosz Mleczko w swojej świątyni, a teraz prosto pada piłka do Michaela Mayo, ten tańczył tam jeszcze, nie, można powiedzieć, no nie kankana, ale jakieś tango z Baranowskim. Ostatecznie piłka wyleciała poza boisko, a ostatni dotykał jej obrońca drużyny Górnika, a więc rzut rożny numer 5 dla drużyny Widzewa w tym spotkaniu. Znów Kosakiewicz zmierza do piłki, on będzie egzekutorem tego stałego fragmentu. Nie śpieszy się za bardzo Łukasz, mamy 44 minutę, a więc to idealny moment, aby objąć prowadzenie, choć każdy oczywiście na gola jest dobry, ale tak do szatni strzelić bramkę przeciwnikom na pewno popsułoby to im humory i plany. Zobaczymy, jak to Widzewiacy rozwiążą. Chyba będzie bezpośrednie dośrodkowanie. Tak jest, piłka zagrana daleko, jest tam Tarzyna, skacze też Nowak, ale nikt strzału nie oddaje, a piłka opuszcza boisko, będzie aut dla Widzewa. W okolicach narożnika boiska, ale z przeciwległej strony, a więc tam się teraz przesunie Kosakiewicz, wróci na swoją prawą flankę i będzie z autu wyrzucał tym razem piłkę. Nie ma żadnego ruchu na ławkach rezerwowych, żadnych zmian nie planują sędziowie, wróć trenerzy obu zespołów. No, nikt nie wstał, tam Widzewiacy przykryci jakimś takim kocem, dużym kocem z klubowym herbem, żeby nie zmarznąć. Fundambu, on obdarowany piłką przez Kosakiewicza z tego wyrzutu z autu. Próbuje się odwrócić, ale Krykun się jedno na to nabrać. Sprytnie zabrał piłkę Kunowi, ale tam jeszcze w sukursy pomocnikowi pojawił się Fundambo i Widzewiacy futbolówkę odzyskali. Kosakiewicz wycofa ją tym razem celnie, skutecznie do Muchy. Mucha jako ostatni teraz Widzewiaków zagrał do Patryka Stępińskiego. Ten do Dominika Kuna. Kun odwraca akcję z powrotem do Stępińskiego. Mucha
próbują widzewiacy jeszcze tutaj zaakcentować ten ostatni fragment pierwszej połowy, może wykreować sobie jakąś sytuację bramkową, Fundambu. Zobaczymy, co teraz wyczaruje Kongijczyk. Zagrał do Daniela Tanżyny. Utrzymujemy się przy piłce i koniec tej pierwszej połowy, a więc niczego nam tutaj pan Sebastian Krasny nie dokłada do pierwszych 45 minut. No, optyczna przewaga po stronie Widzewa bardzo, bardzo wyraźna, z której no, wynika na razie niewiele, można powiedzieć. No, kilka takich prób, których widzewiacy uwalniali się spod opieki, próbowali oddawać strzały, ale w najlepszym momencie nie trafił w piłkę po prostu Mateusz Michalski i nie udało mu się oddać strzału, a to byłaby najgroźniejsza okazja do tego, żeby objąć prowadzenie. W odpowiedzi Górnik najlepszą okazję strzelecką miał w okolicach 20 minuty obrońca, stoper drużyny Kamila Kielesia, Tomasz Midzierski, dośrodkowanie Marcina Stromeckiego z rzutu rożnego na 5 metry i tam niekryty Midzierski trafia głową w światło bramki, ale na szczęście dobrym refleksem na linii popisał się Miłosz Mleczko i wybronił ten strzał. I jeszcze kilka chwil temu doczekali się błędu w rozegraniu Widzewiaków zawodnicy z Łęcznej. Przejął futbolówkę zagraną przez Mateusza Michalskiego niecelnie. Bartosz Śpiączka obsłużył kolegę z ataku Pawła Wojciechowskiego, ten ściął w pole karne i mając futbolówkę na lepszej prawej nodze, gdzieś tam się zagubił, gdzieś stracił równowagę, a może koncentrację i oto bardzo lekki strzał spokojnie wyłapany przez Mleczkę. Więc można powiedzieć, że takie dwie groźne akcje zespołu Górnika, jedna groźna Widzewa, natomiast jeśli chodzi o optyczną przewagę, ona jest miażdżąca po stronie Widzewa, ale jak mówię, to się w ogóle nie przekłada na razie na wynik, bo na tablicy 0-0, a więc dla Górnika raczej zwyczajny dzień w biurze, mecz jak każdy inny z dotychczasowych w tym sezonie, to przeciwnik ma piłkę, to przeciwnik próbuje coś kreować, a Górnik i tak sobie coś tworzy, tym razem nie udało mu się strzelić, no z naszej perspektywy oby tak dalej, nie, ale no trzeba powiedzieć, że Górnik gra swoją grę, realizuje swój plan, nie będzie pewnie robił to w drugiej połowie, cierpliwie czekał, aż kolejne błędy w zespole Widzewa się pojawią, będzie można skontrować i objąć prowadzenie. Na razie złęcznie to wszystko, zapraszam na przerwę, słyszymy się za jakieś 12-13 minut, oby ta druga połowa dostarczyła nam więcej wrażeń piłkarskich, przede wszystkim bramkowych, bo na to możemy tylko dzisiaj narzekać. Dziękuję serdecznie, słyszymy się przed drugą połową. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi. Mecz. Witam po przerwie 15 niecałe minutowej. Już obie drużyny gotowe do rozpoczęcia drugiej połowy. Obie drużyny w tych samych zestawieniach co przed przerwą, a więc żadnych zmian. Trenerzy Kamil Kieresz i Enkelej Dobi nie przygotowali na ten początkowy fragment drugiej połowy. Na razie w Łęcznej bez goli, bez deszczu na szczęście. Chłodno, ale da się wytrzymać. No, optycznie widzę bardzo, bardzo często przy piłce i widać to, że Górnik po prostu pozwala Widzewowi grać tak jak chce i Górnik przy tym też gra swoją grę, bo Górnik słynie właśnie w tym sezonie, zwłaszcza właśnie z tego, że oddaje inicjatywę rywalom i czeka na swoje momenty i takie momenty miał. Raz powstałem w fragmencie gry główka Tomasza Midzierskiego z 5 metrów wybroniona przez Miłosza Mleczkę i pod koniec pierwszej połowy jeszcze po błędzie Mateusza Michalskiego, po złym wycofaniu piłki do defensywy przejęli futbolówkę Bartosz Śpiączka i Paweł Wojciechowski. Poprawili mi to miejscowi dziennikarze, że jednak źle to rozszyfrowałem odwrotnie. To Wojciechowski podawał do Śpiączki, a ten próbował strzelać z takiego półostrego kąta, ale gdzieś się potknął, gdzieś zatracił równowagę i wybronił to Mleczko. Widzę, miał tylko jedną taką klarowną okazję do tego, żeby strzelić bramkę. W okolicach 7-8 minuty meczu Mateusz Michalski, trochę niespodziewanie, piłka spadła mu pod nogi. Ten próbował wolejem pokonać Macieja Gostomskiego, ale źle trafił w piłkę. Ta w zasadzie została tylko przez niego trącona i na tym się skończyła. Teraz rzut wolny dla Górnika, bardzo ładnie dośrodkowana piłka w pole karne. Widzewiacy wybili ją przed 16. Już do piłki dopadł Cierpka na lewą nogę, ale dośrodkowanie nieudane. Przeciągnięte za głębokie, piłka opuszcza boisko i Miłosz Mleczko będzie mógł zacząć mecz od bramki. Może przeczytam jeszcze raz składy obu zespołów, gdyby ktoś dopiero teraz włączył radio. W bramce Widzewa Miłosz Mleczko, obrona od prawej Kosakiewicz, Tanżyna, Nowak oraz Stępiński dzisiaj, a więc to pierwsza ze zmian w wyjściowej jedenastce. W pomocy z prawej strony Michael Amejał, w środku
pola Mateusz Morzeń oraz Patryk Mucha, a z lewej strony Dominik Kun. No i najbardziej wysunięci zawodnicy to Merwe Fundambo oraz Mateusz Michalski. Chociaż teraz w tej drugiej połowie widzę, że przynajmniej w tym momencie zmienili się pozycjami Michalski z Amejałem. Widzi chyba trener Dobi, że tam no, nie radzi sobie Amejał z Leandro i spróbował przesunąć na flankę Michalskiego, który ma trochę więcej takich umiejętności czysto dynamicznych, które charakteryzują skrzydłowych, więc może jest jakiś zamysł, a tymczasem Dominik Kun zbiegł do ławki rezerwowych, razem z nim także Patryk Stępiński, więc jeszcze jakieś tam wskazówki, a nie, to po piłkę powie Dominik, ona była schowana za bandami reklamowymi, nie widziałem piłki, więc nie wychwyciłem, że po futbolówkę Dominik Kun tam pobiegł, ale na razie cała uwaga skupiona tutaj na środkowej części boiska, bo leżał jeden z rywali, chyba Stromecki, ucierpiał w jakimś starciu, ale wszystko już w porządku, bez pomocy medycznej się obyło. Jeżeli chodzi o zespół Górnika Łęczna, w bramce Maciej Gostomski, obrona od prawej strony Paweł Sasin, w środku Paweł Baranowski i Tomasz Midzierski, lewa strona doświadczony kapitan zespołu Leandro, w środku pola Adrian Cierpka oraz Marcin Stromecki, na prawym skrzydle młodzieżowiec Karol Struski, na lewym Serhii Krykun, no i parę napastników tworzą taki bardziej cofnięty Paweł Wojciechowski, najbardziej wysunięty, najlepszy strzelec drużyny Górnika Bartosz Śpiączka. Długa piłka od Gostomskiego, gdzieś właśnie zagrana na Śpiączkę, ten głową gdzieś piłkę tam próbował zgrywać w kierunku pola karnego, nie udało mu się to. Michalski teraz cały czas na prawym skrzydle z Kozakiewiczem, zszedł teraz do rozegrania Maja, ładnie to zrobili Wizywiacy, świetnie wymieniona piłka w okolicach linii środkowej boiska. Mucha zagrywa do Maja, a Maja prostopadle do Michalskiego, przeczytał to Midzierski, takim półślizgiem wybił piłkę na rzut rożny. Ale ta akcja mogła się podobać. 2-3 podania wymienione na dużej szybkości, bez przyjęcia i natychmiast Wizywiacy wprowadzili futbolówkę w pole karne. To zawsze jest kłopot dla defensywy każdego zespołu. No a tym razem Midzierski dobrze to wszystko odczytał. Interweniował, wybił piłkę na rzut rożny. Już się tam ustawia w narożniku Łukasz Kosakiewicz. To jest, proszę Państwa, w tym meczu już szósty rzut rożny dla ekipy Widzewa, więc no, w tym elemencie przewaga 6-2. Jest dośrodkowanie w pole karne, skaczy Michalski. Był tam też Tanżyna, ale żadnemu z Widzewiaków nie udało się do piłki dopaść. Teraz Mucha jeszcze próbował ją gdzieś tam z powrotem przed pole karne wrzucić. Zagrał jednak za bardzo do lewej strony. Na całe szczęście nie poradził sobie też Sasin. Zgubił piłkę, będzie rzut z autu dla Widzewa z lewej strony boiska. Trener Dobi jak zwykle gdzieś tam delikatnie, nerwowo przy linii bocznej podpowiada swoim piłkarzom, a Mejał do Stępińskiego. Stępiński, który dzisiaj na lewej obronie, a więc tak jak w tych trzech meczach musi sobie radzić. Wiemy, że ten powrót, taki w cudzysłowie półdebiut, czyli ten pierwszy mecz po powrocie kilkuletnim w Głogowie, kompletnie mu nie wyszedł na tej pozycji, ale później dawał niezłe zmiany i tym razem postanowił trener Enkelej Dobi wystawić go od pierwszej minuty, gdyż jak mówiłem, Michael Amejał od początku jako młodzieżowiec. Tak więc Filip Bech nie musiał tego regulaminu wypełniać. Teraz Widzewiacy znów gdzieś w okolicach pola karnego Górnika Michalski. Wycofuje piłkę do tyłu, do Morzenia. Kapitan Widzewa w dniu dzisiejszym podaje do Michalskiego. Wraca znowu piłka do Morzenia. Teraz Fundambo, on będzie się tu próbował odwrócić. Teraz piłkę straci. Fundambo, ale świetnie ją odzyskał. Brawo. Ależ tutaj za dużo nonszalancji teraz odzyskali piłkę nasi przeciwnicy. Wojciechowski. Aj, zderzyli się tutaj w kole środkowym. Daniel Tężyna i Bartosz Śpiączka. Obaj ucierpieli. Nie wiem, kto bardziej. Chyba bardziej jednak Dixon. On teraz leży na boisku. Widać, że cierpi z bólu. Wstał już Śpiączka. Chyba się otrzaskał. No, w tej walce o piłce lepszy, szybszy po prostu Butanżyna. Atakujący futbolówkę również Śpiączka trafił naszego piłkarza. No, zazwyczaj w takich pojedynkach tak jest. Kto będzie pierwszy przy piłce, ten będzie cierpiał, bo on tę piłkę trąci, a przeciwnik jego. No i teraz padło na Daniela Tanżynę, ale to Twardziel, który już wstał. Nie potrzeba tutaj nawet ruchu ze strony naszych fizjoterapeutów. Rozchodzi to za moment, rozbiega Daniel Tarzyna. Jeszcze piątka przybita z Bartoszem Śpiączką i wszystko wyjaśnione. Już Widzewiacy wznowili grę. Kosakiewicz z prawej strony poszedł do rozegrania Amejał. Zagrywa do Muchy, niedokładnie jednak. Wraca jednak piłka do Amejała. Jeszcze Michalski. We dwóch tam Michalski z Amejałem próbowali do tej samej piłki dopaść i jak to często bywa, dwóch to już za dużo do piłki. Wybijają futbolówkę Łęczianie. Może ją zgrał do nogi. I teraz wysoko wypychają Widzewiaków gracze Kamila Kieresia. Zmuszony Daniel Tanżyna do zagrania do tyłu, do Miłosza Mleczki. Ten gdzieś tam do przodu, do Fundambu. Fundambu skacze do główki, ale wyżej zrobił to Baranowski. Wybił jednak piłkę na auta, więc Widzewiacy znowu będą zaczynać grę. Nie ma na razie żadnych zmian, choć widać, że do rozgrzewki już część piłkarzy ruszyła. Czterech zawodników Górnika, no proszę wybaczyć, nie rozpoznam ich po sylwetkach, a twarzy nawet nie widzę. Gdybym chciał, to
to nie, nie pomogę. Natomiast jeśli chodzi o zespół Widzewa, na pewno widzę tam Michała Grudniewskiego, chyba Henryka Jama również i mam wrażenie, że Bartłomiej Poczobu też tam gdzieś w tej trójce rozgrzewającej się gracze, ale też daleko ode mnie po przekątnej, więc mogłem się gdzieś tutaj pomylić. Nie udało się widzę, jaką rozpocząć akcję po tym wyrzucie z autu. Piłka wychodzi poza boisko i teraz to z boku boiska będzie grać ekipa Górnika. Dziś w zielono-czarno-zielonych strojach, tak można to ocenić, natomiast widzewiacy całe trykoty na czerwono, gdzieś tam drobne białe elementy na rękawkach, a więc standardowo widzewiacy, można powiedzieć. Leandro wycofał piłkę do Midzierskiego, już piłka do prawej, do Baranowskiego, wysoko boczni obrońcy, długa piłka jednak w kierunku Śpiączki, skacze Tarzyna, skacze też tam gdzieś tam biegnie, rozpędza się Śpiączka, no nie udało się na szczęście napastnikowi Górnika do tej piłki dojść, wyszedł na 12 metr, 15 nawet Miłosz Mleczko i piłkę zgasił. Złapał w ręce. Próbuję mu ręką wyrzucić, ale pilnuje tutaj tego rozegrania krótkiego Śpiączka. Nie pozwala na to, żeby mógł wyrzucić futbolówkę ręką do Krystiana Nowaka-Mleczko. Musiał więc zagrać daleko do przodu. Kto tę piłkę w polu środkowym boiska opanuje? Chyba jednak gospodarze, ale tam jeszcze ofiarna interwencja Daniela Tanżyny. I jeszcze zagrał piłką o nogi jednego z rywali i chyba Struskiego i będzie out dla Widzewa. Mało ruchu, teraz jakieś pokrzyki, nie wiem skąd za bardzo, czy to krzyczą między sobą zawodnicy, motywując się, podpowiadając sobie, czy to są jakieś instrukcje z ławek rezerwowych, bo to wszystko po drugiej stronie od naszego stanowiska, ale zrobiło się głośno, to na pewno i to, co mówiłem w pierwszej połowie, widzewiacy zaczęli mocno się tutaj komunikować na boisko, słuchać podpowiedzi, czas, plecy. Jestem, ja i tak dalej, a teraz ładnie Fundambo na lewej stronie próbował uruchomić Możdżenia, no teraz trzeba Kongliczyka trochę zganić, bo nieprecyzyjnie podawał, ale widzewiacy piłkę znowu w środkowej strefie odzyskali, Mucha konkretnie to zrobił, on teraz zagrywa do Amejała, ten głową w kierunku rozpędzającego się Dominika Kuna, jednak futbolówka wychodzi na aut, ale to ona będzie ciągle w posiadaniu Widzewa, więc to się nie zmienia, obraz spotkania jest bardzo podobny jak w pierwszej połowie, no może trochę wyżej, trochę szybciej do pressingu kwapią się teraz zawodnicy Górnika, to oczywiście będzie sprawiało nam trochę problemów. Teraz wszyscy krzyknęli nasz, pokazując, że aut należy się własnej drużynie, ale sędzia, którym jest dzisiaj pan Sebastian Krasny z Krakowa, uznał, że piłka dla Widzewa już wyrzucona. Dużo walki tam teraz przy linii bocznej. Kolejny aut dla Widzewa będziemy mieli za moment i kolejną próbę rozprowadzenia jakiejś akcji po tym stałym fragmencie. Fundambu przy linii, lewej linii boiska, ładnie minął Struskiego, jest przy nim Sasin. W polu karnym widzewiacy jest tam Mucha, jeszcze chyba Kun próbował oddać strzał, ostatecznie wymieszał się to wszystko. Tutaj Baranowski wybił piłkę na rzut rożny, 7 już dla piłkarzy Widzewa w tym spotkaniu, a więc no, pod tym względem mamy sporą przewagę, a jeszcze nie oddaliśmy żadnego groźnego uderzenia po dośrodkowaniu z kornera, więc to też pokazuje, że i w ofensywie przy stałych fragmentach mogłoby być lepiej. Kosakiewicz ponownie, więc to żadna niespodzianka. On dośrodkowuje piłkę na środek bramki, tam piąstkuje Gostomski, wybija piłkę na 22 metr, skacze z duelem 22 Kun, ale główki nie wygrał. Rozpędza się Struski, lekko zatrzymany przez Kosakiewicza, jeszcze ciałem zaatakowany młodzieżowy skrzydłowy zespołu z Lubelszczyzny i uznał arbiter, że tutaj przesadził z tą interwencją Łukasz Kosakiewicz i należy użyć gwizdka. Krasny prowadzi te zawody w takim angielskim stylu, w pierwszej połowie często nie decydował się na odgwizdywanie takich drobnych fauli. Pozwala grać sporo walki dzięki temu na boisku, ale to się akurat może podobać. Podejmuje słuszne decyzje, po prostu nie jest jakiś przewrażliwiony na punkcie fauli na tej murawie. Chyba, że dochodzi do czegoś niebezpiecznego dla zdrowia przeciwników albo do jakiegoś taktycznego przerwania akcji, no to wtedy już wskazuje gwizdkiem, że należy się rzut wolny jednej lub drugiej drużynie. Trochę mało piłki w piłce teraz w tych początkowych fragmentach w drugiej połowy. Raczej rwana gra z obu stron. Widzewiacy nie oddają strzałów. Podobnie jest z zespołem Górnika. 56. minuta wciąż 0-0 w Łęcznej. Od autu Patryk Stępiński. On dzisiaj musiał zastąpić Filipa Bechta, to znaczy nie musiał w zasadzie zastąpić, bardziej to Michaela Meja, ale przerwę na razie, bo lewą stroną teraz rozpędza się Mateusz Michalski, chyba brakło boiska, wyjechał z piłką poza linię boczną skrzydłowy Widzewa, tak jest i piłka z autu dla Górnika. Natomiast wracając do Patryka Stępińskiego, nie musiał, ale mógł, bo dokonał zmiany trener Dobi, zastępując chorego Marcina Robaka, postawił na Mateusza Michalskiego, zrobiło się więc miejsce na prawym skrzydle, które zajął Michaela Meja, a ponieważ jest to młodzieżowiec, no to
uznał albański szkoleniowiec, że w takim razie Filip Becht nie musi być na boisku, skoro jest młodzieżowcem, bo jest inny, no to tutaj można postawić na Patryka Stępniewskiego. Na razie powiem tak, w defensywie wygląda to całkiem solidnie, natomiast brakuje nam lewej nogi tutaj, tak aby ten lewy obrońca mógł dośrodkować piłkę. Parę razy było tak, że Patryk Stępniewski ofensywnie wysoko ustawiony miał, jednak no zwątpienie miał zwłokę, musiał grać w drugie tempo, aby sobie najpierw przełożyć piłkę na prawą nogę i tutaj brakuje nam po prostu takiego lewonożnego zawodnika na tej stronie. Ale na razie jestem daleki od stwierdzenia, że Filip Becht został skrzywdzony i niesłusznie siedzi na ławce. A tymczasem Amejo podprowadził piłkę aż do linii końcowej boiska, zagrał nogi Leandro, będzie aut dla Widzewa w okolicach narożnika boiska, więc znowu Łukasz Kosakiewicz, ale tym razem piłkę weźmie w dłonie, a nie będzie jej kopał, która ta nie będzie stała na murawie, Fundambu, nie, to Amejo, przepraszam, w narożniku, tutaj z Leandro, próbuje wywalczyć rzut rożny, no i nie udało się nawet tego zrobić Michaelowi, stracił piłkę, z rozgrzewki zawołany chyba Michał Grudniewski, ale to nie jest oznaka żadnego, żadnej zmiany na boisku, tylko zmiany rozgrzewającego się piłkarza, o tak to trzeba powiedzieć. Robert Prochownik ruszył do przodu, chyba widzi trener Dobi, że jest tutaj pewien problem w ofensywie, Michael Amejo nie radzi sobie głównie z Leandro, a dodatkowo jeszcze lekko tam gdzieś go chyba coś zabolało przy tej akcji w narożniku, tak jakby sobie gdzieś naciągnął, ta noga mu lekko ujechała na murawie, lekko zmoczony, taki nawet nie deszcz, taki delikat, ale teraz muszę przerwać. Fundambu, dobre podanie do Michalskiego na prawą stronę. Fundambu jest na wysokości 5 metra, zatrzymał akcję dośrodkową, lewą nogą skaczą tam Widzewiacy. No nikt tego nie zamyka strzałem, ale mogło się to rozrzucenie na prawej strony podobać. Sasin gdzieś do przodu, daleko w stronę Wojciechowskiego, ale przyjęli futbolówkę nasi zawodnicy, tym razem Kosakiewicz z Muchą i Morzeniem. A wrócę do poprzedniej myśli, możliwe, że będzie tutaj zmiana za Michaela Amejo, może będzie szykowany do wejścia Robert Prochownik, a wtedy na stałe na prawe skrzydło zameldowałby się Michalski. Może to jest pomysł trenera Dobiego. Prochownik jest młodzieżowcem, więc może spokojnie zastąpić Michaela i nie będzie tutaj narażenia się na jakieś regulaminowe sankcje. Widzewiacy próbowali teraz w trójkącie zagrać w pole karne, to się nie udało, przejęli piłkę zawodnicy w zielono-czarnych strojach, ładnie popracował Wojciechowski z Patrykiem Muchą i wywalczył aut dla swojej drużyny. No idealnie na wysokości połowy boiska stoi teraz Wojciechowski, ale zostawia piłkę Leandro, kapitan Górnika. Zagrywa z powrotem do Wojciechowskiego. Przy nim już Patryk Mucha. Gdzieś tam gąsa go, wskoczył mu na plecy i nie pozwala obrócić się. Nie chce dać tutaj miejsca Wojciechowskiemu. No i udało się odsunąć, odrzucić akcję daleko od własnej bramki. Teraz Gostomski. Znowu takie wstrzelenie piłki. On próbuje się ustawić względem Tanżyny Śpiączka. Nie udało się. Widzewiacy przyjmują piłkę. Jest Fundambu. On się już obrócił na wprost bramki. Będzie schodził na prawą nogę Fundambu. Strzela płasko. Kolejny celny strzał Widzewa, ale kolejny taki dość prosty do złapania dla Macieja Gostomskiego. Do statystyk zapisany, ale no z tego było ciężko strzelić bramkę. Choć może się podobać to, że Merwej Fundambu ma taki dzisiaj dzień do tego, aby przy piłce się utrzymywać i dochodzi do sytuacji strzeleckich. Musiałby tylko popracować jeszcze nad samym uderzeniem, a tymczasem z lewej strony Krykun, przy nim Amejo i Kosakiewicz. Jeszcze tam wbieg Nowak, nikt nie zatrzymał Krykuna, jest paskie dośrodkowanie w pole karne. Na szczęście minęli się z tą piłką wszyscy zawodnicy w zielonych koszulkach, bo byłoby bardzo groźnie. Jeszcze jedna wrzutka w nasze pole karne, popatrzył Nowak, jak ustawieni są partnerzy. No za łatwo teraz Krykun minął trzech przeciwników, bo miał tam pressing ze strony Amejała i Kosakiewicza. Potem jeszcze chciał ratować to wszystko Nowak. W ostatniej chwili Krystian cofnął nogę, myślę, że gdyby ją tutaj wystawił tak jak chciał, to Krykun był już pół tempa do przodu i zostałby powalony w polu karnym. Mielibyśmy rzut karny dla Górnika, a tak cofnął tą nogę Krystian Nowak. Krykun utrzymał się przy piłce, zagrał płasko wzdłuż bramki, tak lekko wycofując piłkę w okolice 15-12 metra, tam w tę strefę na środku pola karnego. Na szczęście wbiegający gospodarze nie dobiegli do niej. Ona poleciała w takie miejsce, gdzie nikogo nie było i upiekło nam się, ale to jest poważne ostrzeżenie dla naszej obrony. Nie może Serhii Krykun tak łatwo radzić sobie tutaj w tej strefie i wchodzić w dribbling w ten sposób. Kosakiewicz od autu, piłka na naszej połowie, nie ma do kogo zagrać. Łukasz Kosakiewicz zwątpił teraz tym zagraniem w lewo. Coś tam podpowiada Możdżeń, do kogo zagrać tę piłkę. Pokazuje się Mucha, mało ruchu teraz Fundambu, opanował futbolówkę. Ma na plecach Cierpkę, który próbuje go do parteru sprowadzić. Zagranie do Kosakiewicza, brawo. Widzewiacy utrzymali się mimo tej agresji sportowej ze strony przeciwników przy piłce. Zagrana futbolówka w lewo do Stępińskiego, ten zostawia ją Tanżynie.
Tarzyna zmieni kierunek prawdopodobnie przez Krystiana Nowaka do Kosakiewicza. Nie, tam jest ten korytarz zamknięty, więc wraca piłka do Tarzyny. Może nie Stępiński, Kun. Raz widzę, Jacy kilka podań wymienili, ale piłkę, futbolówkę przejęli rywale. Stromecki, Cierpka. Próbuje gonić go Fundambu, wraca też do defensywy Ameo, ale Cierpka podprowadził piłkę dobre kilkanaście, może nawet za 20-30 metrów. Nie ma tam jednak przestrzeni. Musiał to Krykun wycofać do tyłu, do Leandro. Ten teraz w poprzek boiska, w prawą stronę, do jednego ze stoperów, do Baranowskiego. A więc dobrze ustawieni byliśmy teraz w defensywie. Nie mogli gospodarze sobie tutaj znaleźć miejsca. I teraz znowu brak pomysłu. Oj, chyba tam zagranie ręką, jednak sędzia nie reaguje. Był tutaj taki moment, w którym znowu widzieliśmy, że Górnik, gdy widzi, że korytarze są zamknięte, no to po prostu jeden ze stoperów gra długie podanie w pole karne z pominięciem linii obrony. Na razie widzę, jacy sobie z tym rozegraniem radzą. A teraz nie był faulowany Fundambu. Trzymali się przy piłce Łęcznianie. Stromecki lewą nogą. Dobre dośrodkowanie. Zamyka to jeszcze grający z numerem 18 Bartosz Śpiączka. No i to jest kolejne ostrzeżenie dla naszej obrony, bo zostawiony tam bez krycia, mam wrażenie, odpuścili widzewiacy tę piłkę. Wydawało się chyba im, że nikt już tego nie zamknie i spokojnie piłka minie pole karne, a tymczasem jeszcze tam do boku zszedł Bartosz Śpiączka, najlepszy strzelec drużyny Górnika. Takim wolejem wyskoczył do piłki z powietrza, uderzył ją w krótki ruch. Na szczęście nie zdrzemnął się, tak jak koledzy z defensywy Miłosz Mleczko, wyłapał piłkę, ale w ciągu kilku minut to już druga taka sytuacja, w której Górnik niebezpiecznie jest w pobliżu naszej bramki i trzeba sobie z tym zacząć radzić, bo to się może za trzecim razem zemścić. Możdżeń, Michalski ładnie zgrał do Fundambu. Fundambu ma przed sobą dwójkę zawodników, zagrywa do Michaela Meja. Ten ewidentnie faulowany przez Leandro, będzie żółta kartka i rzut wolny na 20-21 może metrze. Ładnie zrobił to Ameja, nie zgubił piłki, przedził tym ruchem Leandro i dał się przewrócić, a więc mamy pierwszą kartkę w tym spotkaniu. To 63. minuta meczu. No i będziemy mieli okazję do uderzenia z rzutu wolnego. Tylko kto? Nie ma Marcina Robaka. Może Możdżeń będzie miał chrapkę na strzał. Może Łukasz Kosakiewicz. Kto wie, może tam się gdzieś jeszcze przyczai Daniel Tanżyna na takie silne uderzenie. A może Michael Ameo? No zobaczymy. Jeszcze Fundambu? Nie, Fundambu chyba odpuści. Patrzcie, gdzie nie, Fundambu już odpuścił, już idzie w kierunku pola karnego, Tarzyna również, chyba Możdżeń i Kosakiewicz i Ameja, kto z tej trójki będzie próbował, chociaż jeszcze Mateusz Michalski pokazuje coś sędziemu, nie wiem, czy chce piłkę dostać, czy nie, jednak nie. Michalski jednak zostawił futbolówkę. No przy niej teraz już tylko Możdżeń i Kosakiewicz, więc któryś z tych dwóch piłkarzy będzie uderzać. No to jest bardzo dobra odległość do oddania bezpośredniego strzału, nie za blisko, nie za daleko. No powiedziałbym, że to jest jakiś 23 metr, tak bym powiedział, 22 może, na oko, a więc pozycja idealna. Czy Kosakiewicz, czy Możdżeń? Chyba ten drugi jednak, tak? Się przygotowuje jego sylwetka Możdżenia do oddania strzału. Zobaczymy. Może to jest moment. Nie ma Robaka, a więc nasze zęby dzisiaj w ataku wyrwane, ale może uda się właśnie po takim strzale z rzutu wolnego zdobyć prowadzenie. Możdżeń strzela, trafia jednak w mur gdzieś u góry, w sylwetki stojących w nim piłkarzy. Nawet futbolówka nie wyjdzie na aut. Zdążył do niej któryś z Górników, chyba Krykun. I ta akcja będzie kontynuowana lewą stroną. Długie podanie do Struskiego. Odczytał to dobrze Krystian Nowak. Struski teraz presuje Mleczkę. Mleczko się delikatnie pomylił. Zagranie do Stępińskiego, który jest atakowany przez Śpiączkę. No, na raty Stępiński tę piłkę wybijał na aut. Nie udało mu się przy niej utrzymać. Ładnie popresował Śpiączka. Mamy lekki problem tutaj teraz, żeby odpierać te wysokie wyjścia zawodników. Ale teraz świetnie Fundambu zabrał piłkę jednemu z rywali. Niestety drugi wracając. To chyba Adrian Cierpka tę futbolówkę odzyskał dla Górnika. Więc trochę ten ciężar gry przenosi się momentami na naszą połowę. Już nie jest to tak jednostronnie prowadzone spotkanie jak w pierwszej połowie, gdzie Widzew miał miażdżącą przewagę w posiadaniu piłki. A kolejną zmianą może być jeszcze zmiana personalna, bo widać, że jeden z zawodników już przygotowany do wejścia. Przekonamy się za moment, kto to jest. Próbuję dostrzec, czy to czasem nie Przemek Banaszak, ale jest tak daleko ode mnie, że chyba nie, chyba to nie Przemek. Myślę, że jego akurat byłbym w stanie rozpoznać gdzieś po sylwetce. Chyba to jest jakiś inny piłkarz. Podpowiadają mi tutaj dziennikarze, że to chyba Bartłomiej Kalinkowski, a więc były UKS-a, który w marcu tego roku na tym stadionie strzelił samobójczą bramkę, która dała Widzewowi wyrównanie 1-1. Nie mamy nic przeciwko temu, żeby się to powtórzyło. Ósemka, a więc numer 8, czyli Marcin Stromecki. On opuści boisko, to jego zmieni Bartłomiej Kalinkowski w 66. minucie spotkania, więc dostrzeżono Kalinkowskiego skutecznie, natomiast będzie jeszcze jedna zmiana w zespole Górnika. Paweł Wojciechowski opuszcza boisko.
A na boisku melduje się Przemysław Banaszak, a więc gdzieś tam skryty, nie na pierwszym planie, Przemek też szykował się do tego wejścia, a więc wykrakałem to dwie zmiany jednocześnie wykonane przez trenera Kieresia, a więc były Widzew jak Przemek Banaszak, który był w poprzednim sezonie, poprzedniej rundzie wypożyczony z Widzewa do Górnika, no to wrócił do tego zespołu, niechciany trochę do końca w Widzewie, a on sam bardzo, bardzo parł na transfer tutaj właśnie do zespołu z Łęcznej, no i ten transfer został zrealizowany. Przemek na razie musi zadowolić się rolą rezerwowego, ale na pewno będzie miał się wielką ochotę do gry, do tego, żeby pokazać trenerowi Dobiemu, że ten może zbyt lekką ręką go tutaj oddał. Ale po prostu no zawsze jest tak, że piłkarze mają motywację do dobrej gry przeciwko swoim byłym drużynom. No i teraz jest stały fragment dla Górnika. Piłka ustawiona gdzieś na 40 metrze przy samej linii bocznej boiska. Będzie dośrodkowanie właśnie Kalinkowskiego. On dośrodkowuje w 16, skacze najwyżej Tarzyna. Egzekwuje tę piłkę gdzieś w narożnik pola karnego. Tam jest Nowak. Uruchamia Kuna. Kun będzie musiał tutaj pójść w jakąś akcję indywidualną i no nie poradził sobie ze Śpiączką. Skończy się to wszystko autem dla ekipy Górnika. Zareagował Bartosz Śpiączka, ale zdaniem bocznego arbitra jeszcze zagrał o korpus Dominika Kuna i dlatego aut będzie wykonywał Leandro. Przemek Banaszak na razie ustawiony trochę bliżej lewego skrzydła, tam gdzieś teraz na pozycji Krykuna, ale myślę, że to tylko zejście do zawodnika dość wysokiego do autu i za chwilę gdzieś tam powędruje do linii ataku i będzie współtworzył tę linię ofensywną ze Śpiączką Banaszak. A tu znowu popracował ładnie Fundambu, rozegrał tę piłkę przez tył, Fundambu dokonało się minąć Leandro, dośrodkowanie pole karne kompletnie nie przemyślane przez Dominika Kuna, nawet nie podniósł głowy, nie wiedział, czy ktoś jest, ależ teraz pomylił się, tutaj Leandro nabił we własny polu karny piłkę Patryka Muchę, gdyby to nie było tak mocne uderzenie może, Patryk by futbolówkę opanował i miałby wtedy otwartą drogę do bramki. Natomiast Dominik Kun w tej akcji nie podniósł głowy, nawet nie wiedział, do kogo dośrodkowuje, czy tam ktoś z Widzewiaków się znajduje, jeżeli tak, to w którym miejscu. Po prostu postanowił zagrać w pole karne na alibi i piłkę stracił, więc takie zagrania nam się nie podobają, ale trzeba odnotować, że doszło do kolejnej rotacji. Znowu Kun biega po prawej stronie, a Michael Amejał po lewej. Tymczasem wciąż w rozgrzewce Robert Prochownik, Henryk Oyama i chyba Bartłomiej Poczobut, jeśli dobrze dostrzegam. No i czekamy na jakąś zmianę, na to jak Egele Dobi odpowie na te dwie roszady w wykonaniu Kamila Kieresia, które nastąpiły przed dwiema minutami. Długo, pieczołowicie wybija teraz piłkę z 40 metra. Mleczko pokierował ją w okolice Michaela Mayo. Udało się Michaelowi wygrać główkę z Sasinem. Próbuje się tam rozpędzić lewą stroną. To też się udało. Zagranie do Fundambu. Ten jest na linii pola karnego. Zagranie do Michalskiego, ale zdążył tam włożyć nogę. Jeden z rywali, chyba Patryk Struski. I on całą tę akcję, Karol Struski, zażegnał. Ale widzę, jak to zyskał futbolówkę. Jest Kosakiewicz, dośrodkowanie z narożnika pola karnego w plecy Leandro, a więc po akcji. Ale piłka wraca do Kosakiewicza. Teraz pokazał się Kun, jak to widzę, jacy rozegrają. Jest się z prawej strony Możnej, zagrywa do Fundambu. Fundambu próbuje się odwrócić. Ma tam Patryka Muchę, ładne podanie. Mucha musi oddać strzał i strzela! Bardzo ładne uderzenie, bardzo fajna akcja. Piłka otarta jeszcze chyba o plecy interweniującego tutaj Midzierskiego. Takie mam wrażenie, delikatnie zmyliła stojącego na trzecim metrze Gostomskiego, ale lecąca piłka w niego, trochę ponad głową bramkarza, została przez niego trącona końcówkami palców, wybita na rzut rożny. No, gdyby do boku Patryk Mucha uderzył, mielibyśmy pewnie bramkę, a tak ta piłka chyba jeszcze otarta o ciało stopera Górnika być może ułatwiła interwencję Gostomskiemu. Jeszcze jedno dośrodkowanie, ależ to jest szansa, czy będzie bramka dla Widzewa? Nie, fenomenalna interwencja Gostomskiego, poleciał niczym Superman teraz do swojego słupka, uderzył tam chyba Krystian Nowak, jeśli dobrze dostrzegłem, przy słupku, prawym słupku, ale Gostomski wyciągnął się jak struna. Mówiłem o tym, że to jeden z najlepszych bramkarzy w tej lidze i on to teraz udowodnił, były mistrz Polski w drużynie Lecha Poznań, teraz uchronił swój zespół przed utratą bramki, ale szkoda, jeszcze Amejo odwrócił się na prawą nogę i tak z narożnika pola karnego, może trochę w głębi szesnastki, z 15-14 metra uderzył obok bramki. No wielkie brawa dla Gostomskiego, to był moment, to była najlepsza okazja na to, żeby doprowadzić do stanu 1-0 przez Widzewiaków. Chyba Nowak, choć był tam też w tym miejscu Daniel Tarzyna, więc proszę nie brać tego na 100%, ale wydaje mi się, że Nowak główkował gdzieś z okolic 6-7 metra przy słupku, ale świetnie to wybronił Gostomski, wielka szkoda, ale próbujemy. To jest dowód na to, że można. Może i my doczekamy się trafienia po stałym fragmencie. Teraz Leandro, piłka na połowie Widzewa, będzie jednak wycofana do tyłu. Cierpka, Leandro na prawą nogę, minął Kuna.
No i Kudratowo się faulem będzie rzut wolny gdzieś w okolicy linii oddzielającej boisko na dwie połowy. Już sobie piłkę do przodu przerzucił Leandro, dobre 5 metrów. Sędziemu to jednak nie przeszkadza, piłka wycofana do tyłu. I fajnie, nie ma tutaj sensu używać gwizdka z byle powodu, błahego. Nie ma sensu, żeby cierpiało na tym tempo i płynność gry. Długa piłka, dobrze ustawiony Tanżyna, ale to przecina w środkowej strefie Kalinkowski. On ma trochę więcej centymetrów od Stromeckiego. To się może przydać Górnikom. Teraz ładne rozprowadzenie piłki do prawej strony. Karol Struski do środka, do Kalinkowskiego. Kalinkowski na prawą nogę uderza. Kalinkowski, piłka wchodzi w kozioł, gozuje, podbija się przed mleczkiem, przed mleczko, ale na szczęście odbił futbolówkę na rzut roży. No bardzo ładny strzał Kalinkowskiego, który ma tutaj sporo do udowodnienia. Przypominam, były zawodnik Łódzkiego Klubu Sportowego, który zaliczył samobuja w meczu marcowym tych drużyn na tym stadionie, więc on bardzo by się chciał za to zrehabilitować. Właśnie Kalinkowski ustawia piłkę w narożniku boiska, bo to jest trzeci rzut rożny dla ekipy Górnika w tym spotkaniu. Podniósł obie ręce w górę, a więc zasygnalizował kolegom, jaki wariant. Płasko zagrana piłka na 16 metra, tam nabiegający na nią Adrian Cierpka lewą nogą, bardzo jednak technicznie się pomylił. Futbolówka o mały włos nie wleciała nawet na dach tej wysokiej hali stojącej za bramką Miłosza Mleczki. No więc można powiedzieć, że na kolejną akcję Widzewa akcją swoją odpowiedział Górnik i to było naprawdę groźne uderzenie. Piłka kozłująca po tej mokrej murawie wilgotnej. Jest tutaj bardzo duża wilgotność powietrza. Sam deszcz nie pada, ale czuć to w powietrzu. Unoszące się takie opary, może nawet od czasu do czasu mrzawka delikatna gdzieś z wiatrem unosi się nad murawą. To nie sprzyja bramkarzom. To jest dla nich przeszkoda, ale Mleczko stanął na wysokości zadania. Nie był to może tak trudny strzał, jaki dostał w Głogowie Wojciech Pawłowski, gdy piłka też przed nim skozłowała, ale podobny. Tym razem bramkarz Widzewa stanął na wysokości zadania, więc musi na treningach to może Wojtek Miłosza podpatrywać, jak bronić takie strzały. A to tak pół żartem, pół serio. Rzut wolny dla Górnika na własnej połowie. Od razu piłka zagrana do przodu, ale na spalonym jeden z zawodników i chyba Bartosz Śpiączka i będziemy mieli rzut wolny na własnej połowie. Moment do tego, żeby ustawić się w przodzie, no i pomyśleć, spróbować jeszcze jakieś akcje. Jeden z zawodników, chyba Daniel Mąka, jeśli dobrze widzę. Tak, to Daniel Mąka dołączył też do rozgrzewających się piłkarzy, a więc już czwórka ich szykuje się do zmiany, na którego z nich pewnie za moment trener Dobie postawi. Nawet chyba za chwilę, bo widać, że wraca z tamtego rejonu kierownik Marcin Pipczyński. Pewnie krzyknął któremuś z piłkarzy, kto ma za chwilę podbiec tutaj do ławki rezerwowych i przebierać się do wejścia. Tymczasem widzę, wywalczył rzut z autu na połowie Górnika. Stępiński już go wykonał. Zagrał do Fundambu. Wraca piłka do Patryka Stępińskiego. Mucha, Fundambu, zagrał do Muchy. Ładne podanie. Mucha do Amejała, ten na obieg z lewej strony. Jest dośrodkowanie, jest zablokowane dośrodkowanie przez Kalinkowskiego w ostatnim momencie. Dobrą zmianę dał dzisiaj pomocnik Górnika, ale mamy kolejny rzut rożny w tym meczu, ósmy. No i może tym razem, bo na razie zapowiada nam się powtórka meczu w Łęcznej sprzed półtora roku. W kwietniu 2019 roku też Widzew zremisował tutaj 0-0. Trenerem Widzewa wtedy był jeszcze trenerem Widzewa wtedy był Radosław Roczkowski. Później przyjechał tutaj z zespołem, ale przerwę, bo dośrodkowanie, piąstkuje znowu Gostomski. Później z zespołem przyjechał w marcu tego roku przyjechał Marcin Kaczmarek. No a dzisiaj zespół Widzewa prowadzi Enkeledy Dobi, a więc w ciągu półtora roku trzecie spotkanie w Łęcznej z trzecim różnym trenerem, ale też dwóch prowadziło w tym czasie zespół Górnika, bo Franciszka Smudę później zastąpił Kamil Kieresz i on po raz drugi w roli trenera Górnika gra na swoim stadionie z Widzewem. Piłka daleko wykopnięta, bo na spalonym jeden z Widzewiaków, gdzieś pod nogi Miłosza Mleczki, ten krótko zagrał z Nowakiem. Kosakiewicz zszedł do środka do rozegrania. Na prawym skrzydle Michael Amejo ładnie opanował piłkę, próbuje wejść w dribbling, minąć Krychuna, wybrał jednak wycofanie do Możdżenia, ten do Muchy. Mucha zmienił kierunek rozwoju akcji na lewo, do Dominika Kuna. Kun jednak tam nie idzie mu w sukurs, w ogóle Stępiński, więc trzeba to zwolnić, trzeba zagrać to przez środek. Zszedł teraz Fundambu, on próbuje indywidualnej akcji. Udało mu się odskoczyć Cierpce, czy będzie dośrodkowanie? No pchnięty według mnie Fundambu, ale sędzia pokazuje, że nie rzut wolny, a rzut rożny będzie się należał Widzewiakom. Już dziewiąty w tym meczu, a więc za chwilę przejdziemy do dwucyfrowej ilości, ale ten ostatni rzut rożny bardzo, bardzo bliski przyniesienia nam upragnionej bramki. Świetnie uderzył Krystian Nowak, tak to powiedzmy, ale też jeszcze lepiej nawet niż ten strzał oddał Widzewiak. W bramce zachował się Maciej Gostomski. Znowu Kosakiewicz, uniesiona jedna ręka Widzewiacy, więc wiedzą, gdzie powinna ta piłka trafić. Jest dośrodkowanie. Znowu Gostomski na piątym metrze króluje dobrze zbudowany golkiper Górnika. Ale Widzewiacy przy piłce. Michael Amejo z prawej strony, przy nim
któryś z rywali, chyba Kalinkowski, jest teraz wrzutka w pole karne. Został tam Daniel Tanżyna po tym kornerze, ale nie udało mu się doskoczyć do piłka. Jeszcze Fundambu nogę podniósł wysoko, podobnie jak jeden z przeciwników, a jeszcze Dominik Kun położył na nich rękę. To był Karol Struski. Dominik Kun położył rękę na jego plecach, wyczuwając to. Struski przewrócił się. No i chcąc nie chcąc sędzia musiał podyktować rzut wolny. Jakieś ostrzeżenie teraz w kierunku Fundambu wydane przez pana Sebastiana Krasnego. No, Górnik na razie niepokonany w tym sezonie i na jakieś 23,5 minuty do końca regulaminowego czasu gry nadal tę serię bez porażek do 6 już przedłuża, a ostatni mecz Górnik, jaki przegrał w tym, nie w tym sezonie, tylko w ogóle, kiedy schodził z boiska pokonany, to lipiec tego roku, a więc już od dobrych 4 miesięcy Górnik niepokonany ostatni raz przegrał tu na tym stadionie 2-3 z Pogonią Siedlce. Od tamtej pory nie przegrał w drugiej lidze, wygrał te rozgrywki i w tym sezonie tych pierwszych 5 spotkań także bez odniesionej porażki. W tym meczu również na razie co prawda tylko remis, a może aż remis. To trzeba będzie pytać już trenera Kieresia, czy to aż, czy tylko remis. Ale na pewno brak porażki, to przedłuża serię Górnika. Na razie oczywiście, bo jeszcze przed nami ponad 20 minut grania. Teraz dla pewności Kosakiewicz wybił piłkę w aut. Już to widzę, jaką trochę jakby brakowało pomysłu na to, żeby dłużej utrzymywać się przy piłce. Może to tylko taki fragment, oby, zobaczymy. Wykonali już ten rzut z autu Męczniania, ale piłkę przyjął Michaela Mayo. No, ta druga połowa dużo lepsza w wykonaniu Michaela od pierwszej. Świetnie znaleziony w środkowej strefie, w wolnym miejscu. Kun trochę za szybko podał, ale zagrał do Fundambu. Fundambu w pole karne. Michalski próbuje odestrzał, ale jest na spalonym i akcja przerwana. Trochę chyba za szybko Dominik Kun próbował tutaj oddać piłkę. Mógł próbować też Fundambu, może dłużej podholować. Mam wrażenie, że jeden i drugi trochę za szybko teraz pozbyli się piłki w tej akcji. Więcej korzyści przyniosło by to, gdyby ją przytrzymali trochę dłużej. No ale na razie no, tak się nie dzieje. Już ściąga Ortalion tą kurtkę przeciwdeszczową z siebie Daniel Mąka. On będzie pierwszym z tych piłkarzy, który wejdzie na boisko, ale chyba też przebiera się z dresu Robert Prochownik, jeśli dobrze tam dostrzegam, siedzący na ławce rezerwowych, więc pewnie za chwilę te dwie zmiany zobaczymy. Mąka plus Prochownik, chociaż nie, Prochownik zakłada teraz dres. No nie wiem, musimy jeszcze chwilę poczekać. Wtedy będziemy wiedzieli, kto jeszcze. Choć teraz Mąka też w sumie założy taki znacznik żółty i wraca do rozgrzewki, a więc chyba zmiana decyzji i Mąka jeszcze takie ostatnie dogrzewki, może powiedział mu trener Daniel jeszcze 2 minuty, a na razie rzut z autu na wysokości pola karnego Widzewa. Było niebezpiecznie zagranie piłki w nasze pole bramkowe, ale tam świetnie, czujnie Mleczko uprzedza Śpiączkę, daleko wybita piłka. Skacze Fundambu z Baranowskim, nie miał tutaj szans tymi centymetrami stopera Górnika. No i udało się piłkę utrzymać w boisku za zawodnikom z Łęcznej, a więc kontynuują oni swoją akcję. Tanżyna musi tutaj popracować. Chyba faulowany tak jest tutaj. Paszemek Banaszak go złapał za koszulkę, przewrócił i będziemy mieli rzut wolny. Przebili sobie piątkę Banaszak z Tanżyną. Koledzy z jednej szatni jeszcze niedawno, teraz po dwóch stronach barykady. Już Mąka gotowy do wejścia. Widać, bo że na chwilę tylko założył ten plastron, żeby zrobić jeszcze kilka truchtów, żeby tutaj nie ostygnąć, żeby nie ochłodnąć i będziemy mieli za moment tę zmianę, ale na razie widzę wiatr odrzutu wolnego. Jeszcze wstrzymana ta roszada z Mąką na czele. Kun, niedokładnie do możdżenia. Stracona piłka. Na szczęście nie skorzystali z tego prezentu piłkarze Górnika i Widzewiacy. Do tyłu piłka wybita, do Mleczki. Ten znowu nie najlepiej nogami. Nie zagrał w to miejsce, gdzie chciał. Skacze do główki Cierpka. Kto tę piłkę zgarnie? Michaela Mayo faulowany. Tak subtelnie, delikatnie, drobnie zahaczony przez Midzierskiego. I jest w końcu ta zmiana. Dominika Kuna zmienia Daniel Mąka. 70, 80 już minuta, choć jeszcze się wstrzymam, bo może jeszcze dojdzie do... Nie, nie dojdzie. Jest 80 minuta. Bez kilku sekund 81, więc wstrzymałem się jednak 80, taki numer na tablicy, na zegarze, natomiast 80, 18 na koszulce Daniela Mąki, który wszedł do gry na te ostatnie 10 regulaminowych minut, a tymczasem rozpędza się Stępiński, on tam się gdzieś znalazł w środkowej strefie, Fundambu chciał w pole karne zaraz piłkę zagrać do Mąki, aby ten już tutaj swój pierwszy kontakt z piłką miał, żeby wszedł w ten mecz tak w miarę płynnie. To podanie było jednak niecelne, później doszło jeszcze do jakiegoś przewinienia. No i Górnik będzie miał rzut wolny w okolicach własnego pola karnego.
No i tak to na razie, drodzy Państwo, wygląda. Wciąż 0-0. W tej drugiej połowie Wiedzywiacy mieli jedną świetną okazję do tego, żeby objąć prowadzenie. Strzelał po dośrodkowaniu Łukasza Kosakiewicza z rzutu rożnego głową Krystian Nowak, ale świetną robinsonadą, jak to się mawia, popisał się Maciej Gostomski. No, kapitalna interwencja golkipera uchroniła Górników od stracenia gola. Oni sami też mieli swoje okazje, zwłaszcza ten rajd Krykuna, który związał trzech Widzewiaków, minął ich, zagrał płasko wzdłuż pola karnego. Na szczęście żaden z piłkarzy z jego zespołu nie był w stanie, nie znajdował się po prostu w strefie, gdzie piłka leciała i nie był w stanie oddać strzału. Teraz długa piłka do Fundambu, poradził sobie z nim Cierpka, nadbieg Sasin, odzyskali futbolówkę Łęcznianie. Już gotowy do wejścia jest chyba Henryk Oyama, więc nie, to nie Prochownik, a Henryk Oyama będzie nam się meldował na boisku. Zobaczymy, w czyje miejsce, ale tu piłkę przyjął Mucha. Zagranie prostopadłe, szkoda, że niecelne do Michalskiego, bo ten już czekał na takie wypuszczenie go w pole karne, a tymczasem Banaszak głową w kierunku Krykuna. Ładna interwencja Nowaka, będzie out dla Górnika, niedaleko naszego pola karnego, ale wcześniej zmiana, wejdzie Henryk Oyama, a z boiska zejdzie Merwej Fundambu, a więc prawdopodobnie tutaj nam się do środka przesunie Daniel Mąka, a na skrzydłach będziemy oglądali Dominika Kuna, przepraszam, będziemy oglądali na skrzydłach Michaela Ameyau oraz Henryka Oyamę, bo Dominik Kun przecież boisko już opuścił. To jest minuta 82. Ustawiają się Widzewiacy przy tym defensywnym, stałym fragmencie. Zobaczymy, czy będą w ogóle w stanie zagrozić nam piłkarze Górnika. No na razie nie, wycofana znowu futbolówka pod nogi stoperów, próbował ją strzelić w lewą stronę Baranowski, ale zagrał prosto w aut i Widzewiacy. Mąka za plecami jego Midzierski, który bardzo wysoko, aż na połowę Widzewa wyszedł, opuścił swoją strefę obronną, a teraz no nieładne zachowanie Krykuna. Mąka tam, czerwona kartka, no można powiedzieć, że zasłużone to jest zasłużone zachowanie, bo Daniel Mąka popchnął tak trochę złośliwie Krykuna, a Krykun odpowiedział mu kopnięciem takim celowym ze złością poza boiskiem, zahaczył gdzieś po łydkach Daniela Mąkę, no i można, to była taka pomarańczowa kartka, powiedziałbym, no i odważną decyzję podjął arbiter tego spotkania, wyrzucił z boiska Serhija Krykuna, więc te ostatnie 7 minut będziemy grali z przewagą jednego zawodnika. Jeszcze raz powtórzę, starcie Mąki i Krykuna przy linii bocznej boiska, Mąka go trochę popchnął, nie musiał tego robić, ale Krykun nie miał prawa w ten sposób zareagować, nie miał prawa kopnąć Daniela Mąki po piszczelach, po łydkach gdzieś leżąc, no i za to obejrzał czerwoną kartkę, a żółtą ukarany też Daniel Mąka, chociaż nie wiem za co, może za to popchnięcie przeciwnika. No więc wyszliśmy z tego wszystkiego na plus, bo gramy w 11, Górnik ostatnie minuty w 10, ale to jeszcze nie oznacza, że to spotkanie musi się ułożyć po naszej myśli. Trzeba uważać. 84. minuta, żółta kartka dla Daniela Mąki. 80. chyba jeszcze trzecia minuta to była, gdy czerwoną kartkę oglądał Serhij Krykun. No zagrzały się styki, tak to mówi się w piłkarsku, Serhijowi Krykunowi. Kopnął Mąkę bez piłki ze złością, tak zareagował na ten faul Daniela. No jakbym, może to zabrzmi trochę bardzo stronniczo, ale według mnie to nie był faul nawet na żółtą kartkę dla Daniela Mąki. Po prostu, no popchnął rywala, ale gdzieś tam obaj walczyli przy linii bocznej o piłkę, o pozycję. Nie widziałem tutaj jakiegoś takiego powodu, dla którego Danielowi należy pokazać żółtą kartkę. Ale jeżeli to ma to zwiastować czerwoną dla piłkarza Górnika, no to jestem skłonny tę decyzję pana Sebastiana Krasnego zaakceptować. Krystian Nowak teraz głową do Miłosza Mleczki, więc ten mógł piłkę złapać, ale od razu ją wyrzucił z ręki z powrotem do Nowaka. Górnik teraz z pewnością lekko cofnie się, będzie próbował kontrataków. Przemek Banaszak, a więc ex-Widzewiak, cofnął się na lewe skrzydło, on będzie tutaj zajmował teraz pozycję Serhija Krykuna, więc został sam w ataku Bartosz Śpiączka. Na razie on po raz pierwszy w tym sezonie bez wpisania się na listę strzelców, oby tak pozostało do końca tego regulaminowego czasu gry, jeszcze dokładnie 5 minut i 5 sekund, a więc niewiele czasu. Kosakiewicz utrzymał piłkę w boisku, zagrał do Michaela Mayo, Leandro jednak w aut. Nie ma dalszych zmian. Widzewie na razie tylko dwie roszady zrobił trener Kamil Kiereś. Nowak wzdłuż boiska do Tanżyny. Ten do Patryka Stępińskiego. Troszkę tej precyzji zabrakło. Musiał podgonić Stępiński, żeby piłkę przejąć. Mąka tym razem nie był faulowany, a tutaj faulowany według mnie był. Tak jest. Adrian Cierpka przez Mateusza Michalskiego, który bez piłki barkiem potraktował nieładnie Adriana Cierpkę i no nie obejrzy za to żółte kartki,
ale był to na pewno powód do tego, żeby użyć gwizdka i tak właśnie pan Krasny z Krakowa zrobił. Może to być pierwszy mecz wyjazdowy Widzewa w tym sezonie bez porażki. Pierwszy oczywiście, a więc także siłą rzeczy, w którym nie stracimy bramki. No były szanse na więcej. Są nadal, bo przeciwnik gra w dziesiątkę. Od 83 minuty, przypomnę, Górnik w osłabieniu, czerwona kartka, zakopnięcie bez piłki Daniela Mąki dla Serhija Krykuna. I no można będzie, że Daniel zrobił swoje. Wszedł i jak to zwykle takie cwaniactwo piłkarskie, taki stary wyga wyszedł z Daniela Mąki. Sprowokował Krykuna, sam obejrzał żółtą kartkę. No zostawmy to, powiedzmy, że słusznie, natomiast Krykun obejrzał czerwoną kartkę, tu też myślę, gdyby sędzia nie wyrzucił z boiska Krykuna, no to też wybroniłby się z tej decyzji, ale też z drugiej strony miał prawo do tego, żeby wyciągnąć czerwony kartonik z boiska, no bo jeden piłkarz drugiego kopnąć w nogi po złości bez piłki w ramach rewanżu za jakieś popchnięcie nie może i no i ryzykował Krykun po prostu, no i tutaj trafił na surowego arbitra. Choć dużo pozwalał grać pod faul zawodnikom i nie gwizdał prostych, błahych przewinień pan Krasny, to w tym wypadku okazał się bardzo surowym arbitrem, wyciągnął pierwszą czerwoną kartkę w tym sezonie, bo to jest szósty mecz w tych rozgrywkach pana Krasnego i dopiero pierwsza czerwona kartka, którą pokazał jakimkolwiek piłkarzom. A Widzewiacy teraz na własnej połowie walczą przy linii bocznej boiska. Udało się tam piłkę odseparować od pola karnego, ale wciąż przy niej Górnicy, grający w dziesiątkę, przerzut do oba. Ten zostawił piłkę Śpiączca, Śpiączka strzela bez zastanowienia, chyba piłka uderzona jeszcze tak niemrawo, trochę zewnętrzną częścią stopy poleciała w krótki róg bramki Miłosza Mleczki, ale całkowicie pod kontrolą naszego bramkarza, został wyłapany i już akcja wznowiła. Ławiewicz, on podwoił teraz akcję ofensywną, w pole karne zagranie jest tam, Mąkach nie opanował piłki, jeszcze Daniel chyba powalczy, tak jest, zdążył, opanował piłkę przy lewej linii bocznej, będzie akcja przeciwnego skrzydła, wycofał piłkę Mąka do Stępińskiego, ten popatrzył, kto jest w polu karnym, zagrał w szesnastkę, skacze Michalski z Midzierskim, jeszcze bomba w wykonaniu jednego z Widzewiaków, jeszcze Kosakiewicz, jeszcze Możdżeń będzie próbował lewą nogą chyba uderzać, ale tam ciasno, nie ma miejsca, jeszcze Mucha ostatecznie przerywa akcję, arbiter, nie wiem co, pokazał chyba faul Możdżenia na Cierpce, mam wrażenie. No szkoda, bo to właśnie Możdżeń był tym piłkarzem, który z 20 metra uderzył mocno na bramkę, silnie, ale trafił w nogi któregoś z przeciwników, chyba w Baranowskiego, ale głowy nie dam. No i skończyło się tylko na strachu w zespole Górnika. Później jeszcze próbował Patryk Mucha, on także zablokowany, także trafiał w korpus któregoś z rywali. Piłka wróciła jeszcze do Możdżenia, on przekładał sobie ją na prawą nogę, na lewą, szukał okazji do oddania strzału, postanowił zrobić jeszcze jeden ruch, jeszcze jeden metr, podbiec bliżej bramki, na lewą nogę, no i to wszystko zostało ostatecznie zatrzymane przez zespół Górnika, który ma szansę na kolejne czyste konto w tym sezonie i patrząc przez pryzmat tego, jak to się wszystko układa, przez wyrzucenie z boiska Krykuna, no to można powiedzieć, że na ten remis nie będzie jakoś specjalnie wybrzydzał trener Kiereś, ale poczekajmy, bo jeszcze mamy tutaj no dosłownie minutę i 20 sekund regulaminowego czasu gry, dowiemy się później, ile arbiter doliczy do tego meczu. Na razie jeszcze odpowiedzi na to pytanie nie znamy. A teraz tam ręce Ojama położył na rozpędzającym się Karolu Struskim. Kolejne ostre wejście, tym razem w nogi Patryka Muchy, wyciąga kartkę sędzia Kalinkowski ukarany, a więc rezerwowy w zespole ekipy Górnika w tej 89 minucie ogląda żółtą kartkę. No podostrzyli w końcówce zawodnicy Górnika, oni nie przebierają w środkach, no chcą przynajmniej dojechać z tym remisem, żeby tutaj nie stracić wszystkich punktów. No Widzewiacy mieli okazję na to, żeby wskoczyć na szóste miejsce w tabeli tej wirtualnej po dzisiejszym meczu, znaleźć się w strefie barażowej. Oczywiście mogliby je nie utrzymać, gdyby zostały rozegrane kolejne mecze w tej dziewiątej kolejce, no ale na razie jest do tego daleko. Mamy 90. minutę gry i wciąż 0-0. Widzewiacy daleko teraz operują piłką na kole środkowym na własnej połowie. Teraz wchodzi z nią, z piłką na połowę Górnika Krystian Nowak. Pokazuje się do rozegrania Mateusz Możdżeń. Górnik całą drużyną gdzieś na 35 metrze ustawiony czeka na atak Widzewiaków. Jest tam bardzo ciasno. Nowak górą w pole karne. Mąka zgrał klatką piersiową piłkę w kierunku wbiegającego w 16 Patryka Muchę, ale tam gdzieś w to wszystko wmiesza się Baranowski, wybił piłkę poza boisko. Jest gwizdek arbitra. Będziemy mieli rzut z autu dla Widzewa.
wycofana piłka do Nowaka. Ten górą do Michaela Amejao. Amejao w starciu z Leandro Piętą w kierunku Kosakiewicza. Dobry pomysł, ale nie połapał się w tym wszystkim prawo obrońca Widzewa, ale będzie miał okazję na kontynuację tej akcji, bo Kosakiewicz właśnie będzie wrzucał piłkę z autu. To jest wysokość pola karnego, powiedziałbym nawet wysokość 11, może nawet 7 metra. Nie wstrzelił jednak piłki w pole karne, tylko zagrał krótko z Muchą Kosakiewicz. Już piłka do niego wróciła. Tańczy wokół Banaszaka. No wystawił nogę Przemek i wybił piłkę na auta, więc będziemy mieli kolejny wyrzut piłki z linii bocznej. 3 minuty doliczył sędzia do tego spotkania, już prawie jedna upłynęła, więc nie ma tutaj zbyt wiele czasu na to, żeby poszukać zwycięskiego trafienia, ale nie odbierajmy jeszcze szans Widzewa jako Mucha. Teraz chciał zagrać o nogi Kalinkowskiego, ale ten sprytnie się uchylił, zabrał ciało i po prostu zagrał poza boisko. Pomocnik Widzewa od bramki będzie grę wznawiać Maciej Gostomski. 92 minuta nam się rozpoczęła, jeszcze półtorej minuty i kilkanaście sekund i usłyszymy ostatni gwizdek tego spotkania. No, lepiej zremisować niż przegrać. To wiadomo, stare piłkarskie przysłowie każdemu z nas to powie, no ale zawsze będzie niedosyt, bo zawsze kibice Widzewa chcieliby oglądać swoją drużynę zwycięską. Ciekawi jesteśmy, czy kibice będą wskazywać jako główny powód braku wygranej tutaj w Łęcznej przez absencję Marcina Robaka. Jako absencję Marcina Robaka. To zobaczymy w magazynie Dogrywka, który już za kilkanaście minut na naszej antenie po zakończeniu tego meczu. Michalski w lewo do Patryka Stępińskiego. Stępiński znalazł Oyamę. Oyama jedna z pierwszych jego akcji po wejściu, ale fatalne podanie Oyamy do nikogo, do Baranowskiego w zasadzie, więc no nieudane to wejście. A teraz kolejne ostre starcie pomiędzy dwójką piłkarzy. Tam Patryk Stępiński ze strony Widzewa upadł oraz chyba Bartosz Śpiączka z ekipy Górnika. Nie wiemy, w którą stronę arbiter pokazał faul. Czy to faulował Widzewiak, czy faulował zawodnik z Łęcznej. Za moment się przekonamy. To jednak Przemysław Banaszek. On teraz wstał i ogląda żółtą kartkę, więc jednak faul piłkarza z Łęcznej. No nie stwierdzę teraz, czy się pomylił arbiter, czy nie. Daleko to od mojego stanowiska. Nie widziałem. No ufam, że widział to jak trzeba. No to będzie ostatnia w zasadzie okazja do tego, żeby to spotkanie wygrać. Piłka ustawiona na 40 metrze, daleko od bramki, ale wszyscy widzewiacy powinni teraz gdzieś w okolicach, w obrębie pola karnego się znaleźć i czekać na dośrodkowanie Łukasza Kosakiewicza. Może jakieś zamieszanie w 16, może ktoś tam dopadnie do piłki i pośle ją do bramki. Zobaczymy. Coś tam krzyknął trener Dobi jeszcze Kosakiewiczowi. Podpowiedział chyba jakiś wariant rozegrania. Płasko, krótko jednak ze Stępiński. Wraca piłka do Kosakiewicza. No nie wiem, czy to był dobry pomysł. Teraz widzewiacy przesuwają się w pole karne. Co wymyślą? No, Pychani, no kompletnie zmarnowana i koniec spotkania, no frajerskie zachowanie, przepraszam za to stwierdzenie, piłkarzy Widzewa, nie wiem co to chcieli zrobić, mieli ostatnią akcję w tym meczu, żeby dośrodkować piłkę w pole karne na tak zwaną aferę, może gdzieś tam przypadkiem piłka komuś spadłaby pod nogi, ale Kosakiewicz i jeden z jego partnerów, chyba Patryk Stępiński, postanowili to rozegrać na krótko, wróciła piłka od razu do Kosakiewicza, wypchnięci widzewiacy przez wychodzących dwóch piłkarzy Górnika, nie dośrodkowali nawet piłki w pole karne. No zachowanie, juniorski błąd, zamiast stworzyć sobie jeszcze jakąś okazję, sędzia, widząc bierność zawodników Widzewa, zakończył zawody, a więc no Widzew po raz pierwszy w tym sezonie na wyjeździe bez porażki. Czy to jest rzecz zadowalająca naszych fanów? To się chętnie dowiem właśnie od nich samych. Za moment magazyn Dogrywka, tam będziemy liczyć na wasze komentarze, wasze telefony do studia. Będziecie mogli wypowiedzieć się, pisać na Twitterze i Facebooku, co sądzicie o tym spotkaniu, czy uważacie, że bardzo widoczny był w tym meczu brak Marcina Robaka, czy też niekoniecznie, jak się sprawdził w roli napastnika Mateusz Michalski, czy zejście Bechta na ławkę i wejście Stępińskiego było słuszne, co sądzicie o zmianach Mąki, o Jamy, czy no w sumie tylko Mąki i Jamy, bo tylko dwie zmiany wykonał trener Dobi. Co w ogóle sądzicie o tym spotkaniu? Ja Państwu jeszcze je podsumuję. Pierwsza połowa to bardzo, bardzo duża optyczna przewaga drużyny Widzewa. Często łodzianie przy piłce, ale to nie była żadna niespodzianka, ponieważ piłkarze Górnika Łęczna bardzo często grają właśnie w ten sposób. Oddają piłkę przeciwnikom, ostro presują i szukają swoich okazji do tego, żeby po błędzie rywala szybko sobie kilkoma podaniami stworzyć okazję bramkową, wykorzystać ją i znowu murować bramkę. Tak upłynęła nam praktycznie cała pierwsza połowa, za wyjątkiem próby strzału Mateusza Michalskiego, gdzie no, wolejem nieczysto trafił w piłkę i tam no, nie powędrowała w światło bramki Gostomskiego. To łodzianie nie mieli jakichś klarownych okazji, próbowali strzelać z dystansu jeszcze Mateusz Morzyń czy Merwej Fundambu, ale to wszystko było bardzo nieudane. No i na drugą połowę
wychodziliśmy przy wyniku 0-0 bez zmian w składzie. Troszkę nam się zmienił obraz gry. Górnicy już nie tak rzadko byli przy piłce. Mieli swoje momenty, w których utrzymywali się przy piłce. Oni w pierwszej połowie mieli jeszcze dwie szanse na strzelenie gola, ale je zmarnowali. Czyli ta taktyka, ta strategia gry przyniosła okazję i wydać było, że to jest słuszne myślenie, tylko trzeba skończyć tę akcję. A tego się zrobić piłkarzom Górnika nie udało. Najpierw główkował z 5 metra Tomasz Midzierski, ale to świetnie nam to uderzenie na linii wyłapał Mateusz Miłosz Mleczko, wybijając piłkę na rzut rożny. A jeszcze w końcówce, w okolicach 40 minuty, błąd popełnił Mateusz Michalski. On chciał wycofać piłkę do własnych obrońców, ale zrobił to nieudolnie. Futbolówkę przejął Paweł Wojciechowski, zagrał w lewo do wbiegającego w pole karne Bartosza Śpiączki, a ten z 12 metra gdzieś stracił równowagę, zachwiał się przy strzale i ułatwił interwencję Mleczce, który tę piłkę bez problemu wyłapał. W drugiej połowie, jak mówiłem, Górnik trochę więcej starał się grać piłką, troszkę częściej meldować się z nią na połowie Widzewiaków. No i trzeba powiedzieć, że jedna akcja mogła się bardzo podobać. Na indywidualny rajd zdecydował się Serhii Krykun, minął dwójkę Widzewiaków, jeszcze w ostatniej chwili cofnął nogę Krystian Nowak, aby Ukraińca nie sfaulować w polu karnym. Krykun zagrał futbolówkę wzdłuż pola karnego pola karnego Widzewa, no i tam wbiegało trzech graczy Górnika, ale na szczęście żaden z nich nie był w stanie dopaść do piłki. Ona minęła wszystkich zainteresowanych i nam się upiekło. Widzew później doczekał się swoich jeszcze, no co najmniej jednej, to na pewno, znakomitej szansy do tego, żeby strzelić bramkę. Też to była wrzutka z rzutu rożnego, konkretnie Łukasza Kosakiewicza, na głowę Krystiana Nowaka. Wszystko zrobił Nowak tak, jak trzeba, no ale niestety na posterunku był świetny dzisiaj Maciej Gostomski, który wyciągnął truna i odbił tę piłkę końcówkami palców. W ostatnich minutach Widzew osiągnął już dużą przewagę, ponieważ w 83 minucie za niesportowe zachowanie, za kopnięcie Daniela rezerwowego, Daniela Mąki w nogi z boiska został wyrzucony Serhii Krykun, którego wspominałem wcześniej, dlatego te ostatnie 10 minut to już była próba dowiezienia przez Górnik tego remisu do końca. Może poszukanie jakiejś okazji do kontry, a one się nie nadarzały. Częściej widzę, że atakował do samego końca, strzelał możdżeń i to dwukrotnie, ale był blokowany. Próbował rozbujać te ataki w polu karnym jeszcze Michael Amejo, który zaliczył całkiem niezłe, pełne zawody w pełnym wymiarze czasowym, no ale piłka dzisiaj do bramki Macieja Gostomskiego wpaść nie chciała. Przypomnę, widzę, zagrał po raz pierwszy w tym sezonie bez Marcina Robaka, w ogóle po raz drugi w lidze, kiedy odkąd Robak wrócił do Widzewa, zabrakło tego napastnika i po raz drugi Widzew nie wygrał meczu. Pierwszy raz miał miejsce w Polkowicach w poprzednim sezonie, kiedy pauzującego za kartki Robaka zastąpił Rafał Woszczyński. Dla niego to wejście było fenomenalne, bo zaliczył hat-tricka, ale Widzew z Górnikiem przegrał 3-4. Teraz bez Robaka, tym w roli zastępcy Marcina, przynajmniej starał się być dzisiaj Mateusz Michalski, wychodziło mu to średnio, ale trzeba zrozumieć, że Michalski jest typowym napastnikiem środkowym, więc pewne braki należy mu wybaczyć. Robił co mógł. Robaka brakowało i Widzew znowu nie wygrał, choć sięgnął po punkt. Czy wy oceniacie, że ten zdobyte dzisiaj tutaj jedno oczko w Łęcznej to jest zysk, czy to jest strata dwóch punktów? No to pozostawiam już wam. Patrząc na okoliczności, na tą czerwoną kartę Krykuna, chciałoby się więcej, zwłaszcza, że okazje ku temu były, ale tym razem wyższość bramkarza Gostomskiego nad strzelającym Nowakiem wzięła górę. Widzę zdecydowanie w 9. kolejce pierwszej ligi 0-0. Dźwignie się pewnie w tabeli bardzo delikatnie, ale przed nami jeszcze sporo spotkań w tej kolejce, a więc na pewno to się jeszcze zmieni. Teoretycznie Widzew może nawet opuścić tą 10. pozycję, którą miał przed tym spotkaniem i spaść trochę niżej, jeżeli inni za plecami będą wygrywali. W tej chwili Widzew jest, patrzę w tabelę na portalu 90 minut 9 z 11 punktami na koncie. Natomiast wyprzedzić nas mogą jeszcze w tej kolejce Radomiak, Stomil, Chrobry, Korona i to wszystko. I to wszystko. Te trzy drużyny mogą nas... Chrobry, Grogbów rozegrał wczoraj swoje spotkania, więc Chrobry nas nie wyprzedzi, a więc Stomil i Radomiak Radom przecież rozgrywał swoje wczoraj spotkanie w Opolu, a więc tak naprawdę rozpędziłem się trochę tylko z tych drużyn będących za nami i będących w punktowym zasięgu Widzewiaków, mających Widzewiaków w swoim punktowym zasięgu, tylko Stomil Olsztyn, który będzie się mierzył
jutro, nie, dzisiaj, o godzinie 14, więc spotkanie trwa w Stomilu z Arką Gdynia. To jeszcze tak dosłownie na pożegnanie ode mnie spójrzmy, jaki tam jest wynik w Olsztynie. Jeśli Stomil nie wygrywa, to Widzew powinien tę pozycję dziewiątą, a więc o jedną lokatę wyższą niż przed tą kolejką zachować. Tam na razie 0-0. Z mojej strony tyle. Zapraszam Państwa na magazyn Dogrywka. Tam Franek Fidos czeka już, nie wiem, czy w towarzystwie Adama Sadowiaka, czy Macieja Samuela, bo rozchorował nam się Marcin Guzewicz, więc ktokolwiek by Was w studiu nie przywitał, z pewnością będzie ciekawie merytorycznie, odpalana będzie linia telefoniczna, będą oceny, komentarze, opinie. Zapraszamy zarówno na player radiowy, jak i na kanał na YouTubie Radio Widzew. Jesteśmy przy okazji meczów na YouTubie także. Bardzo Was prosimy o subskrypcję tego kanału, co nam też pomaga docierać do coraz większej grupy osób. Nic Was to nie kosztuje, kliknięcie jedno to 2 sekundy, a nam tych subskrybentów przybędzie. Przypomnę jeszcze też od siebie, że o godzinie 17:50 dzisiaj druga relacja radiowa na naszej antenie. Tym razem z meczu naszych przyjaciół z Chorzowa. Dawid Godziuk będzie na stadionie przy Cichej 6, też przy pustym stadionie, bo koronawirus zamknął wszystkie trybuny na wszystkich stadionach. Dawid będzie komentować dla Was dzisiaj na żywo ze stadionu Ruchu mecz niebieskich ze Stalą Brzeg. To od 17:50. Ja się już kłaniam, Maciej Wojciechowski, dziękuję. Do usłyszenia w najbliższy piątek, kiedy widzę w Łodzi od 17:40 albo od 20:30, bo te godziny się strasznie zmieniają w Polsacie. Na pewno w piątek widzę, będzie podejmował GKS Bełchatów. Może wtedy uda się po tych dwóch ostatnich meczach z lekkim niedosytem, no bo z Sandecją wygraliśmy, ale niedosyt jednak ten mecz pozostawił. Dzisiaj też lekki niedosyt ich pewnie będzie. Może uda nam się pokonać GKS i zbliżyć się jeszcze mocniej do tej strefy barażowej. Na razie to tyle. Górnik Łęczna, Widzew Łódź 0-0. Halo studio. Sponsorem audycji była firma supersports.pl, oferująca profesjonalny sprzęt fitness marki Tiguar oraz TRX. www.supersports.pl. Sponsorem audycji była firma Supersports. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.